czy nic nie zepsuje. Słychać? Tak, słychać, słychać. O, bardzo dziękuję za odpowiedź. No, mieliśmy tutaj atak jakiegoś cwela z Kocborowa. Zresztą nie będę teraz tego wyjaśniał. Tym bardziej na złość zrobimy to podium, bo jak ich dupa boli, że kurwa nie wiem o co. Zostawcie łapkę w górę, widzowie. Odbudujemy się, kurwa, silniejsi. A oni niech się pierdolą. Najważniejsze, zareagowałeś na czas, że nie jest tak, cały serwer zniszczony, nie? I... No, wyjebali jakieś tam ważne kanały, ale odbudujemy sobie bez wpływu już, kurwa, tych debili. No, nieważne. Ja muszę się napić z tych nerwów i po prostu mi wysłali już tyle, kurwa, tych pieniędzy, że nie mam tyle setek, bo mam tylko 300, kurwa. To już nie wysyłajcie. A ty pijesz coś, Marek? Jednego browara mam. Za jakiś czas to pójdę szukać drugiego, no. Dobra, to zaraz zaczynamy jeszcze raz. Czekajcie. No bo niestety... Wasze zdrowie. Tak, dziękuję. Życzę smacznego również. No przed chwilą, zanim tam 20.30 nastąpiła, to byłem na innej głosówce, która nie jest nagrana i nie będzie nigdy na tajnym serwerze. Trochę już gardło, trochę... Rozciągnąłem, tak to można powiedzieć. No spoko. Od razu korzystając z tego, że jest tu w chuj ludzi, tak, to ja chętnie przyjmę jakichś nowych moderatorów, którzy jutro mi pomogą zminimalizować szkody. No a teraz zacznijmy jeszcze raz od początku. No ja zadawałem ci pytanie tam, czy ty jako osoba, która jest najbliżej z nas wszystkich z Elą, bo tak naprawdę nikt tak blisko z Elą nie przebywał jak ty, to ty słysząc dzisiejszy jej głos, tą taką panikę, agresję, uważasz, że na przykład stwarzała zagrożenie dla siebie lub dla Marysi dzisiaj w tym stanie, czy jak? Nie, bo ja jestem w stałym kontakcie na takie chwile właśnie z jej córką, że zapytam się, nawet popełnię taki czyn niedozwolony, właśnie uważany powszechnie, że nie powinienem się z nikim kontaktować z jej rodziny. No ale dla właśnie swojej wygody i satysfakcji, żeby się upewnić w swoim przekonaniu, to zadaję pewne pytania. No i już nawet już ta mała, wiesz jaka mała, nie? Już nie chce mi odpisywać, coś musiało się stać. No, ale nie jestem... Nie, wręcz odwrotnie. Jestem pewien, że nic złego się nie dzieje u nich w domu. Naprawdę z ręką na sercu nie zdenerwowałem się tak bardzo, jak i wy inni ludzie, którzy to obserwują. No nie wiem, bo ty mówisz, że tam się nic nie dzieje, ale na przykład ona mnie dzisiaj namawiała przez 10 minut, żebym przyjechał i poderżnął jej gardło, bo jakby ja nigdy nawet takich słów do niej nie używałem. Jak do ciebie, jak się z tobą wyzywałem, czy z Janysem, to tak, to używałem tam różnych zwrotów, ale nigdy nie ma takiego SMS-a, ani takiej głosówki, w której ja powiedziałem, że ja jej gardło poderżnę, albo jej dziecku tym bardziej coś zrobię. Na co ona dzisiaj, sam słyszałeś, przez kilkanaście minut namawiała mnie wręcz, powiedziała, żebym przyjechał, poderżnął jej gardło dla jej córki, żebym je złożył w ofierze i tak dalej. No wiesz, to nie wiem, ja nie jestem adwokatem, ale można było to podciągnąć nawet pod jakieś podżeganie do zabójstwa. No właśnie, i w tym samym momencie, kiedy zacząłeś z nią rozmawiać, to ja już rozpuszczam swoje te wiadomości do małej, do Eli, żeby miała świadomość, że jest teraz puszczana w internecie. No, czuję się w obowiązku właśnie, żeby tak postąpić. No dobra, urwało mi się coś, co przed chwilą mówiłeś. No chodzi mi o to, że jej zachowanie dzisiaj moim zdaniem było przegięciem i ja, nie znając jej jakoś super dobrze, uważam, że dziecko, jeżeli było w domu przy tym, to na pewno było zagrożone albo przynajmniej bardzo zestresowane. Wydaje mi się, że inni ludzie mają lepszą ocenę sytuacji niż ja, bo ja się tam tak naprawdę stroniłem od ludzi, izolowałem specjalnie.
sam sobie zaszkodziłem i teraz obserwuję właśnie zachowania innych ludzi w internecie i się naprawdę tym napawam, tak? I uczę się pewnych zachowań, jak powinienem myśleć albo postąpić. No to tak na razie to nie jest dla mnie jednoznaczne. Czekaj chwilę, Marek. Że wam się wydaje, że ona stanowi zagrożenie dla samej siebie i lub dla swojej córki. Nie, nie wydaje mi się, że tak. Że tak jest. No spoko, ja się muszę tutaj dopytać, czy ten... czy tutaj donaty nie zagłuszają ciebie, nie? No właśnie, zagłuszają, a ja nie wiem, jak się przycisza donaty. Czekajcie. Dajcie mi chwilę. Dlaczego powiedziałeś, nie, jedziemy po Marku? Bo ja mam jednocześnie włączony twój stream, nie? I troszkę musiałeś użyłeś niewłaściwych słów, bo potraktowałeś mnie niepoważnie. Miałeś awarię swojego serwera ze strony innych... Ja ci nie spierdoliłem z tego serwera. Zostałem tak potraktowany przez kogoś. A ty powiedziałeś na swoim live'ie. Nie traktujesz mnie poważnie w tym momencie. Ja mogę być twoim adminem, no to za to cię ten, za to cię przepraszam, bo faktycznie Marek nie uciekł z podium. To po prostu ktoś, kto chciał zepsuć serwer, go zbanował. Ja po prostu nie byłem świadomy, że ktoś może tak zrobić. Więc tutaj trzeba Markowi oddać, że to nie Marek uciekł, tylko faktycznie... No dobra, no fajnie, że to wyjaśniłeś, bo ja nie będę robił jakichś dziwnych akcji, podejrzanych ucieczek, albo ten rage quitów, tak nazwijmy to. No pożegnam się, albo powiem nic, lub poproszę o następny zestaw pytań. Nie? No i to jest moje prawo, że ty musisz to uszanować, bo ja nie będę mówił na rzeczy, na które nie chcę. Jeśli mi ktoś odebierze tą możliwość, no ma ktoś ciągle do mnie pisze, ja jestem teraz... No dobra, czekajcie, ja teraz szukam, jak się ściszę donaty. No ale ja i tak uważam, że to, co ona dzisiaj zrobiła, to dobrze, że ktoś zawiadomił policję, zaraz wam powiem o tym zawiadomieniu trochę więcej rzeczy, bo ona była w takim amoku, na pewno też była pod wpływem alkoholu, bo nie sądzę, żeby na trzeźwo, zresztą trochę język jej się plątał, wydaje mi się, ale mimo wszystko nie uważam, żeby to, co zrobiła dzisiaj, mieściło się w jakichś ramach dobrego smaku, czy w ogóle czegokolwiek dobrego, bo ja tak już pisałem wcześniej, gdybym na przykład, gdybym to nie był ja, czyli albo na przykład ktoś inny, jakiś, nie wiem, jakiś psychol, w sensie ja jestem jebnięty, ale bez przesady, ale gdyby gadała z jakimś innym kolesiem na moim miejscu i podawała takie wrażliwe dane, jak, nie wiem, szkoła jej córki, o której godzinie ma lekcje, adres szkoły, i jeżeli ktoś faktycznie by pojechał i tej córce coś zrobił, no to kto wtedy by się poczuwał do odpowiedzialności? Jakby co, nie wiem, serwer Discorda, że obserwował Ela, kurwa, no... Jak dla mnie to, co zrobiła dzisiaj, było ewidentnym zamachem na zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka. Ale nie mi to oceniać, ja nie będę nad tą sytuacją się możemy to oceniać. Słuchaj, możemy to oceniać, tym bardziej, że dotyczyła ona mnie i ciebie, bo ona stwierdziła, ciebie też wypierdalała dzisiaj z serwera, mnie też, mimo że nie wiem jak ty, ale ja na przykład dzisiaj się nie odzywałem do niej, nie atakowałem jej, nie pisałem nic do niej, to ona sama zaczęła atakować mnie i ciebie. Tak, bo ja... Przeczuwałem, że dzisiaj dostanę bana, napisałem to trochę wcześniej, parę godzin temu. No właśnie na jej zachowania to ja nie chcę mieć wpływu ani żadnego znaczenia i kurde. Nie wiem po co ja się pcham na te serwery Discorda, kontaktuję z ludźmi, z którymi się nie powinienem kontaktować, bo są takie kobiety, które raz na zawsze zamykają pewien rozdział w swoim życiu i nie pozwalają, żeby więcej ta dana osoba, z którą się rozstałeś, miała taką możliwość pisania do kogokolwiek, do mnie, do siebie, do ciebie, właśnie nie wiem, jakaś twoja była. Jeśli chcesz, żeby była twoją było, no to musisz ją zablokować, a ja tak nie potrafię. No. Dobra, ja przyciszyłem donate, nie wiem czy dobrze, bo słabo w to umiem. Zostawcie łapkę w górę, mamy 275 osób na YouTubie i na podium mamy 144, czyli mamy łącznie ponad 400 osób. Dziękujemy za obecność. Zostawcie łapkę w górę na YouTubie. I teraz tak, Marek, ja się staram do ciebie podejść jak do człowieka teraz i jakoś
Ja wiem, że ludzie by chcieli igrzysk i chleba, i może to dostaną. Jeszcze z 200 i myślę, że to dostaną. Ale ja na przykład powiedziałem dzisiaj na tej głosówce i później też po tej głosówce, że tą rozmowę, która jest nagrana na kanale Słoneczna Słoneczna pasieka. Pasieka, tak, Tak. na kanale Słoneczna Pasieka jest do wyglądu, że ta rozmowa powinna zostać wysłana. Nie wiem, czy do MOPS-u, czy na policję, czy gdziekolwiek. Ja tego nie zrobię, bo ja się nie bawię w takie rzeczy, żeby zgłaszać cokolwiek, gdziekolwiek. Ale wiem, że osoby niektóre podejmują kroki, bo nie może być tak, że. Bo, słuchaj, coś ci powiem. Nawet gdyby, nie wiem, nienawidziła mnie czy ciebie, dzwoni do mnie sama dzisiaj. Pyta się, czego chcesz, daj mi spokój. Ja mówię, kurwa, ale to ty dzwonisz. I gada o tobie, gada o sobie, bo najbardziej lubi o sobie. Wyzywa mnie, ale w to wszystko wplątuje córkę. Jej córka i tak, moim zdaniem, na tyle, ile zapoznałem się z materiałami, i tak jest już lekko, powiedzmy to, odchylona od normy, bo jej nazwijmy to, nie wiem, chęć atencji czy obeznanie z kamerą, bo widziałem jakieś vlogi jej, i tak wzbudzają we mnie takie uczucia, powiedzmy, lekkiego niepokoju. W sensie ja bardzo widzę w jej zachowaniu już teraz zachowania Elki i Andrzeja Knagi, nie? A pamiętajmy, że to jest, nie wiem, 12-latka, więc za 10 lat możemy mieć kolejną Julię Pelc, albo jeszcze gorzej, że te dziecko za 10 lat w internecie będzie robiła jeszcze gorsze rzeczy niż Queen of the Black, niż Ella Gavin, niż jakieś tam inne youtuberki, streamerki, influencerki. No mów, mów. No bo ja również też w ten sposób podejrzewam, bo skoro dwunastolatka zna te wszystkie osoby z internetu, nawet tego kamerzystę, Kruszwila i tak dalej, te inne patole, że oni są niby gwiazdami w środowisku młodzieżowym, no to żeby ich naśladować, no to mi się wydaje, że prawdopodobnie można by było się spodziewać tego innych, ale nie życzyłbym jej, że akurat taki sobie los wybierze. No bo to jest najłatwiejsza kariera i do pieniędzy i do wszystkiego. A zwłaszcza jeśli kobieta ma łatwiej, bo każdy chce oglądać kobiety w internecie, no to nie wiem, w jaki sposób to wykorzysta, bo. No, tutaj widzę, jakby tą aluzję wyłapałem, że może to wykorzystać, powiedzmy, w jakiś tam, nie wiem, jakieś OnlyFansy, czy OnlyFansy. Ja w ogóle nie chciałbym rozmawiać w kontekście OnlyFansów Marysi, bo to jest jednak osoba bardzo nieletnia, więc nawet teoryzować bym nie chciał w ten sposób. Ale powiedz mi, jaką ty widzisz winę swoją w tym wszystkim, co się dzieje? Nie tylko dzisiaj, ale na przestrzeni, powiedzmy, nie wiem, ostatnich tygodni. Nie jestem asertywny. To jest to pierwsza zasada taką, którą no to powinno mi być w pierwszej kolejności zarzucone. Dalej co? Małomówny. Nie myślę o niczym. Nie mam żadnego zdania o niczym. Po prostu żyję, funkcjonuję, patrzę i robię to, co chcę i spełniam swoje potrzeby. Co w danym momencie mi się chce. Chcę się napić, to piję. No, ale nigdy nie określałem swoich czynów jakoś tak w ten sposób, żebym teraz musiał się ze wszystkiego relacjonować między ludźmi, nie? No to jest mój nowy świat, że tak zacząłem postępować, robić. I teraz no, chwalę się swoimi przemyśleniami. No, kiedyś nie było tegoś takiego miejsca. Ja byłem naprawdę zombie umysłowe. No, osoba, która się gapi w sufit, w ścianę, w telewizor i jest amebą umysłową. Ale kto jest tą amebą umysłową? No i Ja, właśnie przepraszam, chodzi o jestem mnie, trochę tak. mało skupiony, bo ja tutaj próbuję też atak Kocborowa, bo Kocborowo chciał serwer nam zniszczyć. Ale zajebiście, że się nie daliśmy. Jest 284 widzów na YouTubie. Proszę, żeby każdy z was zostawił łapkę w górę. To was nic nie kosztuje, mi pewnie nic nie daje, ale będzie mi miło. No już Jutro będzie... zrobiłem. Masz Tak, 72. jutro będziemy odbudowywać serwer. I jak będzie trzeba, to dojedziemy, kurwy, odpowiedzialne za ten pseudoatak. Bo akurat ja sobie z tym poradzę. No, ale wracając, Marku. Zobacz, ja też staram się zrozumieć ciebie, nie? Bo nawet kiedy ty mówisz, że chciałbyś się, nie wiem, wymiksować z tego i tak dalej, nie do końca to jest trafne, bo gdybyś chciał, to byś to zrobił. Ale trzeba też zauważyć, że LK
No, Elka cię nie chce cię wypuścić. Powiedzmy sobie szczerze, no kurwa, ta kobieta. I żebyś też zrozumiał, to nie, moim zdaniem, to nie jest tak, że to ty jesteś taki wybitny, mega przystojny, mega super. Moim zdaniem to jest, to chodzi o to, że ta kobieta od, nie wiem, 10-15 lat nie była adorowana przez mężczyzn za bardzo, albo nie miała jakichś bliższych relacji, i kiedy pojawił się facet, powiedzmy, przeciętnej aparycji, Ale nie oni musiało od mnie to razu. interesować i być świadomym tego właśnie, że ona tak miała w życiu. Nie musiałem tego wiedzieć. A nawet weryfikować, ani słuchać się innych ludzi. Teraz właśnie wymagasz ode mnie wiedzy, którą naprawdę nie chciałem mieć. No i teraz już wchodzisz, no właśnie na moją właśnie inteligencję i intencje jakie Czekaj, chcę. poczekaj, bo jest donate. Dobra, zawsze tak głuszę. No, gadamy z Markiem sobie normalnie. Tak, Kocborowo przypuścił atak frajerski i będą cfele. Znaczy, nie wszyscy, żeby nie było. Nie wszyscy z Kocborowa to cfele. Ale te kurwy, które próbowały nam zaszkodzić, to będą jebane maczetą w pizdę. Przepraszam, tak powiedziałem. No, ale wracając. Ja od ciebie, Marek, nie wymagam, że ty powinieneś wszystko wiedzieć, ale sam mówiłeś we wcześniejszych rozmowach, że ty wiedziałeś, że ta kobieta jest naiwna, zaburzona i że chciałeś ją manipulować. A czekaj jeszcze, zanim odpowiesz, napiszcie mi na czacie na YouTubie, bo ja ściszyłem trochę donaty. Były trochę ciszej, czy dalej było za głośno wszystko? Jessica z Radomia, niech wkleję wam link do Discorda tutaj, jak jest. Kurde, ja nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, dobra. W OBS-ie powinno być takie coś jak suwak od tego, czy nie? Tak, tylko że ja muszę same donaty ściszyć, a nie nasz głos, nie? A to Poczekaj. właśnie teraz nie wiem. Być może na stronkę wejść. Czy tam. Dobra, czekajcie, mam tutaj tak, donaty, dobra, ściszam bardziej, czekajcie. Teraz przyciszę o, powiedzmy, nie wiem, 30 decybeli niby. Dobra, wyślij ktoś donaty za 3 złote i sprawdzimy. Gocha wyślę. Tak, gocha, 3 złote, no. No właśnie chodziło o to, że ona jest naiwna. Zadałeś to pytanie, nie? Ale dopiero po fakcie, po kilku miesiącach przybrałem taką narrację w stosunku do Eli. No dobra, ale no to ty No mówiłeś właśnie wcześniej już. i w tym momencie zachowałem się wulgarnie i ten wywyższająco się przed nią, nie? Nie wiem. Po prostu chodzi o to, że wcześniej mówiłeś, że zdawałeś sobie sprawę z, nazwijmy to, jej ułomności. Czyli że jest taka naiwna właśnie i coś tam, i że świadomie to wykorzystywałeś. No to dalej podtrzymujesz tą narrację? Nie, ja sobie ratuję dupę po fakcie. Wszystko, moja cała też również naiwność odnośnie tego całego internetu od Eli Gavin też wynikała. No, byłem taki mało domyślny, mało. Czekaj, czekaj, A bo jest ten. teraz próbuję się ratować. No i. Dzięki za trzujaka. Było trochę ciszej? Czy ja to ściszam i jest. A, jest ciszej, dobra, zajebiście. No dobra, szkoda, że wałkujesz teraz mój temat. Może byś coś tak więcej o sobie powiedział. Zaimponowałeś mi, bo ja cię teraz Kurwa, niedawno. znowu jest głośno, poczekaj. Oj. Ludzie u mnie w pracy będą chcieli to jutro słuchać. Czekaj, Marku, jest ciszej to. No. Mówiłem, że do 23 wytrzymam, ale nie wydaje mi się jak na razie. 22 na razie teraz mierzę, chyba że znajdę coś do picia. To co, jak wypijesz, to dłużej wytrzymasz? Bo jak wypiję, to szybciej spać idę. Nie, bo daje szczęście mojemu umysłowi. Tam taki obszar w tym mózgu się tam uaktywnia bardziej, że daje sobie jakąś nagrodę. Aha, rozumiem. Dobra, poczekaj teraz chwilkę jeszcze, Marku.
Właśnie zrobię teraz. Dobra, ja teraz krótki komunikat do widzów na Discordzie i na YouTubie. W ogóle dzięki wszystkim tym, którzy chcieli pomóc mi podczas ataku na serwer, bo jak wiecie, ja jestem nowy w Discordy, totalnie nie ogarniam tego Discorda, dlatego ludzie z Kozborowa mieli u mnie admina. Kurwa! Skłośno w chuj. Dzięki. No wiem, że ta muzyka jest głośna w chuj. Nie umiem tego teraz ustawić. Na następny live to ogarnę po prostu. No, ale tak jak mówiłem, dzięki wszystkim osobom, które pomagały mi podczas ataku Kocborowa. Nie wiem, czy im chodziło, kurwa, o to, że widzów im zabieramy, czy o co chodzi. Chuj w dupę tym kurwom. Będą wyjaśniani. Ale dzięki wszystkim, którzy pomagali mi i którzy chcą pomóc. Bo ja na Discordzie się totalnie nie znam. I przepraszamy za... Głównie ja przepraszam za wszelkie problemy techniczne dzisiaj. Ja tego dzisiaj nie jestem w stanie już naprawić, bo po prostu nie umiem. Nie wiem jak ściszyć muzykę w Donate'ach, na OBS-ie. Więc dzisiaj będzie jak jest, ale na następnym live'ie już będzie lepiej. No. Tak, zaimponowałeś mi tymi rangami... Od 1 do 5 chyba mi się wydaje, tak już nie będę teraz mówił, że naprawdę ludzie ci dużo pieniędzy wysłali, to im zaimponowałeś mi troszkę. Druga sprawa, w czym mi zaimponowałeś, to mogłeś wcześniej mówić, że byłeś u Konona, a ja akurat ten filmik, w którym się tam pojawiłeś z jakąś kobietą, naprawdę bardzo fajną również. No, spodobała mi się twoja osoba, właśnie dzięki temu, że porównałem te dwie sytuacje ze sobą, nie? Teraz wiem, kim ty jesteś. No, to teraz no bo ja ogólnie zauważyłem i tutaj też to mogę tak przyznać, że nie wiem na ile wy widzowie Uniwersum tutaj właśnie na Discordzie i na YouTubie jesteście świadomi, ale Marek jest dość obeznany w takim polskim internecie, bo dzisiaj na przykład widziałem, jak tam pisał do ludzi, posługiwał się językiem bombaskim, czyli kononowiczowym, i powiedzmy, że no nie jest geniuszem, tak jak się tam się nazywali z Janysem, ale jest dość fresh, jeżeli o to chodzi. I powiedz mi teraz, Marku, tak. Po tym, co usłyszałeś dzisiaj, jaki jest twój najbliższy plan, jeżeli chodzi o Elę? W sensie, co masz zamiar zrobić w najbliższym czasie? Nie popełniać żadnego błędu, nie dawać jej żadnej nadziei. Jej problemy, to ja nie chcę, żebym ja mógł mieć jakiś wpływ na te wydarzenia z jej życia właśnie, żebym mógł pomóc, czy zaszkodzić. Nawet nie chcę wiedzieć, jakie kary finansowe ona dostaje od tych sądów. Dobra. Ona jest w takich kłopotach, że ja nie chcę mieć z taką osobą do czynienia, żebym czasem jeszcze w ramach awaryjnej pomocy jeszcze, żeby ode mnie pieniądze wyciągała. No dobra, to ja tutaj zlikuję. Od razu powiem, że to nie jest informacja pewna. Tak jak wcześniej podawałem, dałem wam screena, że było dzwonienie na policję i tak dalej, to tutaj mogę podać wam informację z teraz. Ale to nie jest potwierdzone, że Elka jest razem w mieszkaniu z policją i jest tam też jej mama. Pod klatką są dwa radiowozy i karetka. No ale tutaj jest zaznaczone właśnie, ale to już nie jest pewne źródło po prostu od osób z Krakowa. No to więc właśnie. Tutaj nie będę. Przechuj przejebany. No to dzisiejszego dnia się jej tam stało. No kurwa. Matka jeszcze jest, tak? Mu powiedziałeś. I ja mam być teraz obarczony winą za to, co ją spotkało, tak? Bo, dobra, być może odczytam SMS-a, którego dostałem. Zaraz odnajdę. Pierdalaj, policja mi kopie w drzwi przez twojego przyjaciela psychotropa. Psychotrop, właśnie chciałbym powiedzieć właśnie z tobą tak, że nawet jeśli będę się... Poczekaj, czyli Ela ci napisała SMS-a, że policja kopie jej w drzwi przeze mnie. Tak, bo ja jestem niby twoim przyjacielem. Czyli mamy tutaj teraz potwierdzenie po prostu, że
to, o czym pisałem, czyli faktycznie u Eli była policja i próbowała dostać się do środka. Ale ja jej wcześniej zasugerowałem, że się może pojawić i teraz może tą informację wykorzystać właśnie w ten sposób, że jednak się jakaś pojawiła. Tak. Dobra, jestem świadom tego, że korzystam z informacji, jakie piszecie na czacie ogólnym. Ostrzegam, ale robię właśnie jakiś tam gest dobrej woli. No nie wiem, czy dobrze, czy właściwe, czy nie, to już jest tam do waszej własnej oceny. No ale martwię się nią i nie chcę, żeby się tam u nich działo i bardzo źle w tym domu. No dobra, ale wcześniej powiedziałeś, tam kilkadziesiąt minut temu na początku, jak się pytałem, co o tej sytuacji sądzisz dzisiejszej i tak dalej, powiedziałeś, że jesteś w bardzo dobrym kontakcie z jej córką cały czas. No mówiłeś, że jesteś w kontakcie, no na początku, jak zaczęliśmy podium, pytałem się, czy wiesz, co tam się dzieje i tak dalej, powiedziałeś, że nie wiesz, że z Elon teraz nie gadasz, ale że z jej córką jesteś w kontakcie. Już wiem, co mam powiedzieć, tak. Mamy do siebie pełne zaufanie. Ale więcej chciałbym, żebyś nie poruszał tego tematu. Nie, dobra, to powiedz mi, czy po tej głosówce dzisiejszej z Elą, czy rozmawiałeś z Marysią? Nie rozmawiałem. Nie pisałeś, nie było kontaktu, tak? Tak, nie było. No, a nie chciałeś się tak sam z siebie zainteresować, czy u niej wszystko w porządku? Nie jest mi to dozwolone i właśnie nie powinienem tak robić. Mówię teraz prawdę, nie zmyślam. Jeśli chciałbym sobie wytworzyć wokół siebie jakiś tam sztuczny wizerunek, no to bym inaczej mówił. Naprawdę bym się bez naprawdę skompromitował. Bo no, wiele razy dochodzi do takich właśnie tych czynów. Sam na siebie kurwa kręcę bat, nie? Właśnie, że dopuszczam, żeby dostarczam narzędzia, żeby ludzie mnie krzywdzili i mnie pomawiali w internecie. Także chciałbym teraz tego uniknąć. Przyznaję, że nie kontaktuję się z Eli córką. No dobra, teraz się nie kontaktujesz, ale mi chodzi o to, czy nie czułeś takiej potrzeby po tym, co dzisiaj usłyszałeś, żeby się właśnie sam skontaktować, zapytać się, nie wiem, Marysia, co się dzieje w domu, czy jesteś w domu, czy słyszysz, co się dzieje? Nie rozmawiaj na temat córki, bo to jest na twoim streamie. Chyba tak jest. Ale to ja rozmawiam na twój temat. Ja rozmawiam na twój temat, czy ty nie czułeś takiej potrzeby upewnienia się, czy wszystko jest w porządku. Jeśli chcesz mnie zajść od tyłu, to ci się nie uda. Nie poruszajmy tematu Marysi. Nie jestem homoseksualistą. Ale nie. To, ale nie chodzi mi o to. Ale nie wkręcisz mnie w żadne bagno. Ja nie będę rozmawiał. Ale jakie bagno? Ja się pytam ciebie normalnie. Czy nie czułeś potrzeby dzisiaj skontaktowania się z jej córką i zapytania się, czy wszystko w porządku w domu? Nie czułeś takiej potrzeby, tak? Nie pisałeś, nie dzwoniłeś. Mogę się jedynie przyznać do uczuć, że jednak się martwiłem, co tam się u nich dzieje, bo wiele różnych informacji docierało do mnie, co tam może... No to wiadomo, że człowiek się martwi, no. Ale nie ingerowałem w to i nie będę... Też miałem wiele zapytań od różnych ludzi teraz. Masz może teraz wiedzę, bo jesteś tym najbliżej Eli i teraz mam coś mówić na temat, co nie wiem. Czy nie? Ja ci powiem tak. Ja akurat jestem daleko od Eli, bo ja jestem w tym uniwersum świeży. Trafiłem tu przypadkiem i też nie miałem świadomości, kim ta kobieta jest. W sensie ja wiedziałem, że to jest jakaś stara dupa, która nagrywa jakieś TikToki i to tyle. A się okazało, że tu jest problem bardziej złożony, bo też nie chcę jakby demonizować i panikować, mówić, nie wiem, na wyrost. O, godzina papieżowa. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. No, też nie chcę jakby demonizować. Ale... Dziękuję za przypomnienie, fajnie, że zauważyłem tak. Teraz. No, ale umówmy się. Każda tragedia ludzka, tym bardziej, która odbywa się w sieci, zaczyna się na świecie, w Polsce, whatever. Zaczyna się od tego, że były patostreamy, sąsiedzi zgłaszali albo nie reagowali, ale najczęściej zgłaszali. Sąsiedzi podejrzewali, internet podpuszczał, śmiał się i policja była tam wielokrotnie, ale nic nie mogła zrobić.
I się później okazuje właśnie, że nie wiem, ktoś się zabił, ktoś kogoś zabił, nie wiem, matka zajebała dziecko, matka się powiesiła, nie wiem, kochanek matki molestował dziecko, scenariusze mogą być różne. I wtedy dopiero wszyscy, jak przyjeżdża telewizja, jak gazety o tym piszą, to wtedy wszyscy pukają się w pierś, mówią, ja pierdolę, no kurwa, faktycznie to było pojebane, i wtedy każdy się wybiela. I ja myślę, że na przykład ta rozmowa dzisiejsza była taką małą cegiełką do tego, żeby się tym zainteresować, bo dzisiaj się możemy z tego śmiać, że Elka płakała, darła się, prosiła mnie, żebym zabił ją i jej dziecko. To możemy się z tego śmiać, tak, że pijaczka się odkleiła, cokolwiek. Ale tak jak mówiłem, kiedyś to mogę nie być ja, może być kurwa jakiś menel z internetu, czy jakiś zaburzony typ bardziej z internetu, lub ktokolwiek inny. I kiedyś się może zdarzyć tak, że faktycznie ktoś kiedyś przyjedzie i zrobi im krzywdę. I wtedy kto będzie czuł się odpowiedzialny za to? Albo kto No. będzie, kto pierwszy będzie bił się w pierś? Nie, mi się, nie mów na Elę, że ona jest pijaszką. Naśladujesz tylko czyjeś inne słowa. Po Znaczy nie, prostu. dla mnie, słuchaj, dla mnie kobieta, która pije i się z tym ukrywa, ma problem z alkoholem, bo widzisz, tu jest taka różnica. To nawet nie chodzi o to, ile ona pije, bo to, że pije dużo, to wiemy wszyscy. Chodzi o to, że ona się z tym ukrywa. A to jest taki typowy symptom alkoholika, bo na przykład patrz, ja nie uważam, ja piję na streamach przeważnie No wyjaśnij. i tak, upijam się na streamach, ale na przykład tak szczerze, to ja nie, kurwa, mi to nie sprawia jakiejś super przyjemności, czy jakoś super mi to nie smakuje, nie ciągnie mnie. Po prostu jest content, więc pod content sobie walnę taką setkę, czy tam cytrynówę, ale się z tym nie kryję. Ale gdybym z tym się ukrywał i mówił, nie, ja nie piję, widzowie, ja nie piję, i na przykład pił sobie sok pomarańczowy z dodatkiem, albo poza kamerą sobie dolewał, to tu byłby już problem alkoholowy. Bo ja bym wypierał to Tak. i wypierał to przed opinią publiczną, że piję. A ja tego nie robię. Patrz, ja teraz sobie kolejną seteczkę przy was. Wasze zdrowie, twoje Marku i wasze widzowie. Zostawcie łapkę w górę. Jest 300 widzów, 120 łapek. No, A mi zależy, cheers. żeby były łapki. Dobra. Jestem takim dzbanem, że co chwilę gubię myśl. To, co teraz chciałem powiedzieć, tak, że ja już nie chcę się więcej pokazywać w internecie ze swojej własnej woli na swoim własnym live'ie i się upijać na nich, bo mój kanał obserwuje bardzo wiele dzieci ze szkoły. Ale czemu twój kanał obserwują dzieci ze szkoły? Bo na przykład mój kanał 90% to są osoby powyżej 20 roku życia. Nie mam na to wpływu. Jestem już tak uwiązany z Elo Gavin, że naprawdę się szkoły interesują. Czekaj, bo tutaj widzę, że Maciek się zgłasza. Chcesz, żeby Maciek dołączył do rozmowy? Czy ty go nie lubisz, czy co? To jest ten z klanu, co tam grał. Ja lubię. Nie, z Maćkiem to ja Podobny, bardzo podobny. nie mam żadnego stosunku tam pozytywnego czy negatywnego. Może tutaj zająć teraz, wtrącić swoje tam parę zdań, nie? No dobra, to nie mam z tym problemu. No, mam nadzieję, że trochę pomoże w jakąś rozmowę poprowadzić na jakieś lepsze tory. Bo dobra, kto to jest? Rafał? Nie, kto to Czekaj, jest? czekaj, bo donate. O kurwa. Szukam. Ale ja ci nie będę teraz wywoływał do tablicy, bo ja nie mam takich uprawnień, a na pewno ci serwera nie zniszczę, jak będę miał jakiekolwiek w przyszłości. Czekaj, bo jest donate do ciebie. Możesz przeczytać, bo ja nie słyszę. Marek znęca się nad Elą. Mówi, że ją kocha, a wysyła kutasa Sabrinie. Ojej, Jebać się z inną przepraszam. laską. Wywala na Elę najwięcej prywaty. Hater. Dziękuję za 25 zł. A powiedz mi, a z Sabriną? Którą z Sabriną? Z Iskarioty? Ja powinienem wyciągnąć jakieś konsekwencje prawne z tego powodu, ale dobra, jeśli nawet ja tego nie zrobię, już jest jakaś inna osoba z internetu, która będzie się brała za tą Sabrinę. Także mam teraz rączki umyte, nie muszę się nic teraz babrać. Ktoś się zajmie, no żeby w końcu zacząć tych ludzi uświadamiać, że tutaj takiej wolności w internecie nie jest. Za dupę się kiedyś można komuś wziąć. No. Dobra, nie będę teraz mówił imienia tej osoby ani w ogóle żadnej ksywki.
Ale wiem, że jest na celowniku. Drugą osobą jest Janis. No szkoda mi też gościa, ale on jest taka chorągiewa, kurwa, że to wiesz. Nawet nie wiem, co wierzyć. Czy on tak naprawdę twierdzi, jak pisze? Nie mam pojęcia. No dobra, poczekaj. To jakie masz zarzuty do Janisa? No już właśnie mamy teraz pierwszy odzew od Sabriny. Ja Sabrinie teraz mi się nie chce, bo jestem skacowany i schorowany, kurwa. Zanim dojdę do zdrowia, to będzie chyba czwartek. No, dobra. Podpisz jeszcze raz, bo wypłynę mi się. Jakie zarzuty do... Nie dzwońcie do mnie, jak mam live'a. Jakie zarzuty masz w stosunku do Janisa? No to... Za duża chorągiewa jest. Na każdym serwerze mówi i pisze inaczej. A ja mu daję wotum zaufania. I ja nie wiem, po co ja to robię. Skoro, no dobra, jeśli to był jego chwilowy błąd... Poczekaj. No to wpływają na niego różne środki, jakie on spożywa, mi się wydaje. Bo ja jestem jednoznaczny właśnie w swoich decyzjach i ja nie zmieniam zdania, czy wypiję 10 piw, czy wypiję jedno lub wcale, kurwa. Stały w swoich przemyśleniach jestem. Zrobiłem błąd, zgadzam się z tym, tak? Chciałem, tak, żeby to było. Dobra, co się dzieje? Ja co chwilę dostaję jakieś wiadomości i... Ja też, ja ogólnie... Słuchajcie, ja nie odpiszę wam teraz. Jestem wkurwiony, bo rozjebali mi pół serwera z Fele. I kurwa ten rocker śmieć, syn Cwela i kurwy, będzie rozjebany normalnie nożem. A rocker? To w ogóle go nie bierz pod uwagę nigdy. Ale nie, to Serek mu dał uprawnienia bez mojej zgody. Szkoda, że nie śledziłeś mojego byłego serwera, który został w ten sam sposób zniszczony przez te same osoby. To nie są ludzie, których ja się będę obawiał, totalnie. To są takie kurwy, że... Znaczy nie wszyscy, od razu mówię, nie wszyscy z Kocborowa to kurwy, bo są osoby z Kocborowa, które mi pomagają nawet teraz, ale te kurwy, które chciały mi zaszkodzić, to będą po prostu rozjebane i to nie dzisiaj, czy jutro, czy za tydzień, po prostu się do tego tak przygotuję, że doprowadzę do kilku spotkań z tymi cfelami właśnie z Kocborowa, które dzisiaj próbowały sabotować i rozjebać nam streama i serwer i po prostu będą jebani. W sensie, moi widzowie, nie z Discord, tylko z YouTube'a, z Instagrama, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja już jeździłem do jakichś hejterów, spotykałem się z nimi, wiedzą, kurwa, jakie dodawałem relacje dla bliskich znajomych z rozjebanymi mordami, jakieś, kurwa, śmieci. Także rocker ten z Wrocławia, czy gdzie on tam jest, cfelisko, będzie rozpierdolony prędzej czy później. A zresztą sobie po prostu porozmawiam. I chciałbym coś też dodać. No właśnie. I także chciałbym, żebyś wierzył w moje szczere intencje. Jeśli się powyzywamy na którejkolwiek usłyszę w przyszłości, to nie będzie w ogóle miało żadnego wpływu na to, na ocenę właśnie twojej osoby. Miałeś taki ten czas, że chciałeś się powyzywać, to się powyzywamy, bo ja to już tak wiele razy to postępowałem, a na drugi dzień mógłbym nawet rękę podać. I także nie traktuj mnie niepoważnie. No właśnie, no żebyś nie wiem, czy chcę być twoim sprzymierzeńcem, ale traktuj mnie poważnie, ja nie robię czegoś błędu, jeśli przedtem czegoś nie napiszę, nie oznajmię innym osobom. Kurwa, no mówiłem już nie raz. No, że to nie, no bo kurwa, nie wiesz, interesujesz bo mnie. Rocker i Serek się ruchają. Nie wiedziałem. Tak. Serek się rucha, kurwa, z rockerem. W sensie Serek rucha się z każdym. Bo akurat Serek ma to do siebie, że ma nawet większy przebieg niż ja. O co ciężko. Więc kurwa... Oni tam spermią do siebie między sobą. I po prostu tutaj... Nie będę się teraz tutaj wygrażał do nich. Po prostu... Załatwię to po swojemu. Przełączam się na telefon, mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo ja muszę teraz wyjść z pokoju. Bo wiecie, to nie jest tak, że kurwa Serek nic nie wie. Kurwa, głośno są donaty, nie? Ciebie, Mary, donate. No,
Raz, dwa, trzy. Maro, za nakręcenie Eli odpowiadasz. Zjawiłeś się w uniwersum starej baby. I ona się postarzała, rozpiła i stała się nieszczęśliwa. Ale niby ona się cieszy z tego rozwoju sytuacji i swojego kanału, wizerunku. No dobra, widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba, bo na moim kanale tutaj co 2-3 dni są takie streamy dziwne. A więc jak chcecie być na bieżąco, to zostawcie suba i łapę w górę. No, a tak kończąc temat tego Kozborowa przedspelonego, no to właśnie Rocker miał jakby jedyny admin u mnie to był Serek. Serek dała mu kurwa uprawnienia i teraz pali chuja, że jej nie ma, się śmieją. Ale spoko. Jakby mi nic nie zrobią. Słychać mnie? Wiesz, potwierdzasz? Tak, słuchaj. Mi nic nie zrobią, bo patrz, tak, widzowie, ja nie pracuję, nie mam rodziny, a wszystkie informacje w internecie, które są, wrzuciłem sam. Więc te kurwy mogą mnie doksować, nie wiem, cokolwiek robić, mam to w chuju. Ale do końca roku, przed kurwa sławetnym magikiem, normalnie zgwałcę tego Rockera Cfela i namierzę go. No, teraz będzie pewnie bardziej ostrożny, jak to słyszy, ale to nic. Albo inaczej, nie zrobię magika, dopóki go kurwy Cfela nie złapie, nie? A jeżeli chodzi o Serka, to nie wiem, siostrę ma w Warszawie, podobno w Warszawie, też to sprawdzimy. Więc jeżeli Serek naprawdę jest za granicą, ale ma jakąś tam rodzinę w Polsce, to jeżeli chodzi o Warszawę, to też mam fajnych chłopaków. Będziemy szukać, widzowie, spoko. Cieszy mnie to, bo zrobimy pretendens, że w końcu ludzie na Discordach zaczną się bać o swoje tam prywatne sprawy. Że nie ma rzeczy takich, które są zawsze pobłażane i dozwolone, że można robić komuś krzywdę. Znaczy nie, powiem ci tak, jakby ja nie zrobiłem żadnej krzywdy tym Cfelom z Kozborowa. Nie wiem, chcieli kurwa... Nie wiem, zazdrośni byli może, nie wiem, że serwer się rozrasta, że zabieramy im publikę, nie wiem, nieważne. Po prostu dopóki te kurwy nie poczują mojego wielkiego 15-centymetrowego penisa w swojej dupie, to magika kurwa nie będzie, nie? I czy to będzie Słoneczko, Dominika, jak mnie mam z Warszawy, czy to będzie Rocker, domniemam z Wrocławia, czy nie wiem, Patka, czy ktokolwiek inny, przynajmniej jedną osobę z Kozborowa złapię ja, razem z moimi kolegami i będą gwałceni. No dobra. Wyczuwam twoje nastawienie do tych osób. To naprawdę bardzo agresywnie się zachowujesz. No, to troszkę mi nie pasuje, żebym mógł w jakąś bliższą znajomość wchodzić. No bo to troszkę obawiam, nie? Ja ci powiem tak. Jeżeli ktoś, kurwa, wykorzystuje moje zaufanie i próbuje mi szkodzić, mimo że ja jestem w porządku, to jest jechałem do spodu, kurwa. I tyle. Ja ci nie będę szkodził, ale teraz może się wypowiesz na temat Janisa, nie? Słyszałeś akurat coś, Kosu jest spoko. Z Kosem mamy wspólnych znajomych. Nie, o Janisa chodzi, nie o Kosu. Słyszałeś? Nie, ja tu odpowiadam na czat na YouTubie, no. Aha, dobra. No to dobra, przeszkodziłem. Dobra, no to mów, o co chodzi z Janisem, no? Masz jakąś spinę z nim? To może byś teraz opowiedział jeszcze teraz, bo ja nie wiem, o co chodzi. Co, przerwało w transmisję? Nie, tak? nie słyszałem. Ciekawie mnie to. Chciałbym, żebyś poruszył temat Janisa jeszcze. Okej, to pogadamy o Janysie i mówię, ostatni statement. Zaraz wypierdalam na czacie zdjęcia Słoneczka, które mi wysyłała, bo mam zapisane. Zdjęcia Serka też mam. Większość ludzi z Kozborowa dup mam. Nie mogę się doczekać, żeby to pobrać. No, za chwilę. Ale po prostu ten. Ale tak jak mówię, na dzisiaj kończymy temat Kozborowa. No będą rozjebani, no. Jakby Serek się rucha z Rockerem, więc Serek go zmanipulowała, ale ten Cfel nie wie, w co się wpakował, kurwa. Więc po prostu... dobra, mniejsza. Już mniejsza o to, nie? Podoba mi się twoje nastawienie. To jest dobre. Walczysz o swoje. Dobra, Słoneczko się potrzeba pod Maćka, już widzę. Banuj Słoneczko na Radziwko.
poszła już po słoneczku. No, ktoś jeszcze z Kozborowa coś chce napisać na czacie? To śmiało. Kurwy cwele. Słoneczko ma na imię Dominika. Później wam wstawię i powysyłam jej zdjęcia. I mam kontakt z osobami, które jej bardzo nie lubią, więc sprawdzimy, czy te adresy, które oni podają, są prawdziwe. Ja nawet nie muszę jechać do Warszawy, bo mam po prostu dużo znajomych w Warszawie, nie? Więc skoro chcą wojny, dziwki, to będą miały wojnę. Nie ma problemu. Serek jest za granicą, ale UW, Słoneczko, Rocker, reszta pedałów i cweli jest w Polsce. I jak Kocborowo, oni dobrze wiedzą, bo ja z nimi gadałem o tym, że mnie nie zdoksują. Nie mam pracy, więc nie mają gdzie pisać. Nie mam rodziny, więc nie mają gdzie pisać. Wszystkie kurwa rzeczy są w necie. Sam je wstawiałem, kurwa, na swoim Instagramie. To, co jest na wykopie czy gdzieś indziej, ja to sam powiedziałem o sobie. Więc te kurwy nie mają narzędzi, żeby ze mną walczyć. A ja zanim zrobię magika, to przynajmniej jedną kurwę z Kocborowa. Czy to będzie Serek, Słoneczko, Rocker, UW, czy ktokolwiek inny. I to mówię w pełni świadomie, jeszcze jestem trzeźwy. To przynajmniej jedna kurwa z Kocborowa zostanie rozjebana. I to nie w internecie. Normalnie, w życiu realnym, nie? No. I tyle na temat Kocborowa. Ej, jest 305 osób na live'ie. Zostawcie łapkę w górę. Co wam szkodzi? Jeżeli jebiecie Kocborowo, jeżeli jebiecie Ele Gavin za to, co się odjebała, zostawcie łapkę w górę. Więc skończyło się, kurwa, cackanie z pederastami z Kocborowa. Dobra, Marku, bo pytałeś mnie, co ja mam z Janysem, tak? Wracamy do rozmowy. No właśnie, dlaczego on się ciebie obawia? O, i cyk, UW, zbanowana. I cyk. Bo UW tutaj weszła i udaje, kurwa, głupią dziwkę. Ale z tego, co wiem, to UW mieszka w jakichś okolicach, kurwa, Słoneczka Dominiki. Bo się, kurwa, albo spotykały, albo widywały, no nie wiem. Ogarniemy to. Jakby Kocborowo, które jest takie mocne w internecie, akurat mi nic nie zrobią. Niech sobie tworzą, nie wiem, memy, fejkowe informacje, cokolwiek innego, kurwa, nie? Mnie to nie boli. Bo ja nie mam nic do stracenia i mi na niczym nie zależy. Ale jak jakieś kurwy bez powodu próbują mi zaszkodzić, to będą mi jebane. Jebane jak dzikie świnie. No. Także jebać was, kurwy. Wasze zdjęcia wypierdolę. Jutro wypierdolę wasze wszystkie zdjęcia, które mam. Jak sobie tylko odbuduję kanały. I kurwa, iskarioci, na których tak napierdalaliście, bardziej mi pomagali podczas waszego żałosnego ataku niż wy. Rocker miał uprawnienia na moim serwerze, a uprawnienia dla Rockera mogła dać tylko Serek, bo była jedynym adminem oprócz mnie. Więc kurwy jebane. Nie wyprzeczę się tego, no. Rocker mógł mieć uprawnienia tylko od tej dziwki starej Serek. Tak, też ona właśnie była prowodyrem zniszczenia mojego serwera na Discordzie. I udawała Greka głupią, kurwa, że to kliknęła więc, w niewłaściwy no, link, że jakiś bot się zainstalował. Więc jeżeli ktoś bardzo nie lubi serwera Kocborowo i osób tam związanych, to ja będę przed swoim magikiem wyłożę, kurwa, każde pieniądze, obdzwonię ziomali w każdym mieście, żeby przynajmniej jedna dziwka z Kocborowa została rozjebana. Nie w internecie,
oni teraz będą, nie wiem, pisać na wykopie, nie wiem, przerwać moje zdjęcia u siebie na tym kurwidoku. Nieważne. Mnie to nie obchodzi, bo mi na niczym nie zależy i ja nie mam nic do stracenia. Ale poświęcę, kurwa, wszystkie moje środki, które mam i wszystkich moich kolegów w różnych miejscach, których mam, żeby jedna dziko została rozjebana. No, słoneczko pisze, co ty nas kurwa straszysz, XD? Ty kurwo! No to Jessica ten! Dobra, bo słoneczko się spłakała, nie? Że co ja ich straszę, że ich dane wyjebie, jak każdy ma. Dobrze. Słuchaj, wiem, że mnie słuchasz, to ci nie odpisywał. Wykurwiaj, Cfelico. Wykurwiaj, rozumiesz? Nie pisz do mnie. Nie płacz mi na DM-ie, na Discordzie. Wypierdalaj. Dobra, czekajcie, bo piszę znowu. Ej, niech się dzieje. Są dymy, są dymowie, więc jest zajebiście. Ośmieszasz się. Dobrze. Cfelico jebana, okej. Okay. W oczach twoich UW, kurwa, rockera i serka mogę się ośmieszać. Spoko. Ty kurwo, co ciągnie lachy za mefedron, okaże się. O kurde. O, my ci... Discord... Dobra, ja się zesrałem. Dobra, ty Cfelico jebana. Ze szpetnym ryjem. Wypierdalaj, nie pisz do mnie. Serio, nie pisz do mnie. Bo ja ci więcej uwagi nie poświęcam, ty kurwo. Jakby kod zborowo będzie zweryfikowany poza Discordem i tyle. I nie pisz do mnie. Nie płacz mi tutaj kurwa na Discordzie. Śmieciu. No, dziękuję. Dobra, teraz tak. Sorry za mułę. Mam w chuj wiadomości na tym Discordzie, nie? O, Janes napisał. Mi zrobili to samo. Serik admina dostała i reszta wpuścili rockera i wzadził marka serwer i mój. No, ty, a no to czy potrafisz dodać Janesa teraz do naszego podium? No to właśnie chciałem zapytać widzów na czacie i ciebie, czy ten... Czy dodać Janysa na podium? Także napiszcie, czy chcecie kurwa Janysa? Ciekawe, ile wizwisk będzie teraz, jak go dodasz. No jest jakby publika podzielona pół na pół. Dobra, czekajcie. Dobra, dodamy Maćka i Janesa, dobra.
Jak będą pierdolili głupoty, to ich wypierdolę po prostu, no. Halo, halo, działa? Działa. Słychać. Cześć chłopaki, cieszę się, że ten, że was mogę posłuchać, bo jesteście jednymi z niewielu sensownych kurwa ludzi, wbrew pozorom, co te kurwy i trolle i debile myślą. Ale mam takie jedno ale do was, tak? Znaczy zaraz będę wyjaśniał, jeśli będę mógł, pewne kwestie tam dotyczące podium, tak? Czekaj. Piotro, weź kurwa kogoś zatrudni, albo daj mi kurwa, ja ci to poustawiam, nie będę stracił czasu. Dobra, już możecie mówić, a ja muszę, ja się w tym czasie przekopię przez wiadomości prywatne na Discordzie, bo mam taki spam, że nie ogarniam. Okej, okay, to jeśli mogę, Marku, ten? Tak, mów, bo... Dobra, pierwsza rzecz, taka ogólnie techniczna, bo tutaj w podium jest fajną opcją, co nie? Psychotrop tutaj daje radę, ale kurwa, Discorda użyłem od kiedy on powstał, tylko musiałem sobie odświeżyć i OBS-a, więc Eli też poustawiam. Tobie też mogę pomóc, jak będziesz miał czas. Bo mnie też to wpływało, jako wiesz, jako streamera, że właśnie muszę coś klikać, kurwa, nie mogę obsługiwać eventu, nie? No dobrze, ja chciałem tylko powiedzieć tylko tyle, jeżeli chodzi o Rockera, to jeżeli Psychotrop faktycznie będzie go dupcił, to ja będę trzymał Rockera za dupę. Kurwy, dobra, chłopaki, po pierwsze to ja byłem pierwszy w kolejce i to jest taka nie, sprawa. Nie, bo ty będziesz... Jestem najstarszy, więc kurwa będę mówił też pierwszy. No to mów. Sorry, tutaj wkleiłem Rockera Auto podobno, niby znane. Ja mam jego... Wklejaj, bo ja tego gościa... Psychotrop. Znaczy Psychotrop. Ja mam, on ten debil na kamerce, nie? Pokazywał swój garaż, kurwa, wszystkie rejestracje. Kurwa samochodu. Tak, pokazywał. Tak? Ja mam nadzieję, że ktoś screeny porobił, że go znajdziemy. Ja mam wszystkie nagrania i screeny, tak? Te na przykład tam H2O, tak? Totalnie indywidualna tablica, nie wiadomo czy ja jest. Totalnie ten... Fury Night, Mercedes, który się tak chwali, tak? Dosłownie wcale nie jest na spotet wszystkich, kurwa, kto tym jeździ. To są debile, nie? Dobra, ale wracając z technikalia, to dawaj tam ogarniemy, ci pomogę technicznie z podium, bo ja wolę jednak siedzieć cicho sobie klikać. No. Dobra, pierwsza kwestia, jeśli chodzi, jeśli mogę, Psychotrop, bo chciałeś zapytać temat Kozborowa, ale chciałbym się odnieść. Ja ogarniam teraz serwer, odczytuję DM na serwerze, a wy rozmawiajcie, no. Tylko ciekawi, kurwa. Ja powiem o Kozborowie, tak? Właśnie się cieszę, co mówiliście, tak? Bo mój plan, że tak powiem tutaj na Discordzie, był taki, żeby właśnie pokazać, kurwa, że bezkarność za bycie debilem. Debilem to nic złego, ja też jestem, tak? Ale ludzie myślą, że są, kurwa, bezkarni, to ja się mogę się gdębić poza, tak? Tu Psychotrop ma zajebiste zasady, tak, takie, bo trochę inne, ale te się do nich jakby zgadzam się z nimi, tak? No. Jak chcesz się, to niech się kurwa tyra, chcesz się kurwa doksować, nie wiem, wyzywać matki, spoko, tylko są na to miejsca przeznaczone i zasady są, każdy się trzyma, tak? I jest w porządku. Jak ktoś złamie zasady, to dostaje w pierdol, że tak powiem kolektywny, albo wynagradza krzywdę, tak kurwa normalni ludzie działają, nie? Mhm. Więc jakby jest tyralnia, to jest tyralnia, a na przykład na Kozborowie jest taki chujowy regulamin, który w ogóle nie jest trzymany, nie? No nie, więc... no na Kozborowie nie ma żadnego regulaminu. Nie, jest regulamin, że wiesz, ma być miło i tak dalej, jest chyba nawet tyralnia, no, ale tyralnia nie jest zazwyczaj. To, nie jest to egzekwowane i na tak, przykład tak, mnie to wkurwiało od razu, jako administratora, tak? Ogólnie, no. W internecie od iluś lat. Ja powiem tak, 21 lat jestem w internecie, mam 30 i widziałem ile kurwa ludzi było zgnębionych, popełniło samobójstwa, kurwa, dziewczyny żygały, tak? Albo jakieś debile im wystawali pod chatą. I jak ja mam coś robić w internecie, na swojego YouTube'a, to nie chcę, żeby było to takie bagno. I jeśli chodzi o Kozborowo, to Kozborowo... Dobra, dostaję też tutaj już filmiki na Rockera i o Rockerze, także... Psychotrop, ja ci wyślę, ja to wyślę ci na plikę. Ej, Psychotrop, mimo tego, że się kłóciliśmy, że się wyzywaliśmy, to jeżeli chodzi o Rockera, to będę twoim sojusznikiem i nawet z tobą pojadę do niego. Bo on mi proponował walkę jeden na jednego. Ale to jest lamus, to jest frajer. To jest kurwa, lamus, to jest kurwa laluś, no. A to jest taki laluś, który, no wiecie, no kurwa, sorry, go ma miła, nie? Łatwo. I też go ma go w dupie, taka jest prawda. Ja miałem takie podejrzenie, nie wiem czy wiecie, ale to może być błędem, bo nie chciało mi się weryfikować tej tezy. Chyba, że wiecie, że na pewno nie. Ten widz, który był ostatnio taki bogaty u Eli,
Ja tak myślałem, że to kurwa nie był Kamilek, nie? Ja też chciałem, bo Rafatus chce też dołączyć tutaj. Jest to postać dosyć znana. Myślę, że warto go dodać do dyskusji. Znaczy ogólnie chłopaki, każdy tutaj, że tak powiem, był niesłusznie, że tak powiem, jebany nadmiernie, tak? Bez w ogóle żadnej swojej winy czy krzywdy robionej przez kurwy z Kozborowa, tak? Ja ostatnio byłem takim dobrym przykładem bycia jebanym. I byłem za głupi na to, po prostu litościwy, że tygodniami wchodziłem i chciałem dać im szansę, typu, no kurwa, ogarnijcie się, przestańcie dręczyć, nie wiem. A nie, tak? Chociażby. Którą popierdoliło od tego mocno. Dobra, ja zaraz puszczę. Nie, poczekajcie. Zrobimy oddzielne podium o tych cfelach z Kocborowa. Dobra, dzisiaj to wracamy podium... do Mateli. Tak, dobra. Dzisiaj jest temat Marka i to jest temat Eli, więc wypowiadajmy się na ten temat. Dobra. Janes, byłeś na głosówce dzisiaj? Słuchałem połowę tego. No i co o tym myślisz? Myślę też, że zdanie moje jest podzielone, bo z tego, co mi Ela dzwoniła, to nie chodzi o same rozmowy, bo ona mówiła, że do niej wydzwaniałaś i groziłeś śmiercią. I to było... No, ale nie, no właśnie nie, dlatego nie powiedziałem, żeby pokazała dowody. I to było wczoraj. I to było wczoraj, że jej groziłeś śmiercią. Ale przypadkiem... Akurat wczoraj nie miałem live'a, wczoraj miałem kaca po niedzielnym live'ie i grałem cały dzień w gry. I kurwa do niej ani nie dzwoniłem, ani nie pisałem. Ale nie mówię o live, tak. Bo do mnie też pisałeś dziwne wiadomości. Byłem skłonny w jej uwierzyć w to, że tak mówiłeś na nią. Także tutaj stanę po stronie Eli. Dzisiaj, że najskarżej cię jebali, nie? Że tam jakby ten, że właśnie, że grozisz Eli, że trzeba cię dostać. Wszedłem na Iskariotę wtedy i ten. I tam nic nie jebali, no. No bo kurwa się bali, nie? Jak ciebie nie ma, to gadają na ciebie ogólnie. Maciej, tak? Nie przerywaj, dzieciaku. Ty jesteś kurwa dzieciakiem młodzieńczy, kurwa. Jesteś młodszy. Tutaj akurat trzymam stronę Eli, bo ją znam długo. Ja też stronę trzymam Eli. I ona dzwoniła do mnie wczoraj czy przedwczoraj i mówiła, że jej groziłeś. Że do niej dzwoniłeś, że groziłeś jej i tak dalej. Ale psychotrop potrafi czasem się odpalić, nie? Ela miała mental breakdown dzisiaj jakiś. Z tego, co słyszałem, prawdopodobnie coś wypiła. Ale możecie być ludzie spokojni, na pewno nic nikomu nie zrobi, bo ja już ją znam. I na pewno nie zrobi nic dziecku ani nikomu. Tak, zgadzam. Także również też tak myślę. Ja nie martwię się o Marysię, ale i mi się wydaje, że nasyłanie policji było niepotrzebne. To był niepotrzebny problem, po prostu Ela musiała odreagować, po prostu wyżyć się na mnie, bo zabrała mi admina. Zawsze tak robi, po prostu... Potwierdzam, widziałem. Ela nie ma nikogo bliskiego, oprócz tak naprawdę mnie, Marka, innych administratorów i ona po prostu tak czasami reaguje. Dokładnie. Dzisiaj miała po prostu mental breakdown i nie uważam tego, że to jest jakiś powód, żeby ją osądzać w jakiś sposób, bo każdy jakieś błędy. To jest ludzkie, kurwa, to jest ludzkie. Jadec, nie? Ty też miałeś breakdown. Że Eli tutaj, ja tutaj nie będę Eli po prostu osądzać, bo ją znam bardzo dobrze i wiem, że jutro wstanie i będzie wszystko okej, okay, nie? I napiszę do mnie Janys. Ja właśnie, Janys, czy potwierdzisz kilka faktów? Bo chciałbym obronić Elę trochę przed tym, co mówili, zanim może zapadł. Okej, pierwsza rzecz jest taka. O Marku, tak? Marek, tam była taka teza stawiana, że... Okej, o piciu najpierw, tak? Że jest pijaczką, to psychotrop tak twierdził. Czemu ona ukrywa picie? Ukrywa picie dlatego, że kurwy z Kocborowa i inne wykorzystują to, że sobie, wiesz, jak ty pijesz na live, nie? Sobie seteczkę czy coś, czy jakiś proboszcz, to raczej nie masz takich upierdliwych kurw, żeby wyzywać policję, nie? A ona sobie nie może pozwolić nawet na wypicie desperadosa, bo zaraz jest policja, zaraz są kurwa ludzie, którzy chcą mieli zabrać dziecko, nie? Więc dlatego się z tym ukrywa. Według mnie Janes może potwierdzić moją wersję, albo coś dodać, albo poprawić mnie. No, jak to rozumiem? No tak, no. Psychotrop sam będąc osobą publiczną, robiąc jakiś tam, ja cię nie znam, bo nie obserwowałem, nie robiłem researchu, ale z tego co wiem, jesteś osobą kontrowersyjną, no to pewnie też nieraz miałeś jakieś nieprzyjemności z powodu, bo ktoś tam gdzieś zadzwonił, nie wiem. Miałeś coś takiego, czy nie bardzo?
Czekaj, bo ja teraz wyzywam te kurwy na Kocborowie. Dobra, to wyzywaj. No to wyzywaj ich i bardzo dobrze. Dobrze, to wyzywaj za mnie, bo ja inaczej nie powiem. Jeżeli chodzi w sprawie Kocborowa, nie mówię o wszystkich, bo na przykład tam UW lubię, ale jeżeli chodzi o resztę, to jestem twoim sojusznikiem i jeżeli będziesz ich gwałcił, to będę trzymał ich za dupę. Ja jestem sojusznikiem, ale nie trzeba ich gwałcić, bo trafią do aresztu i tam chłopaki się zajmą, którzy nie lubią takich rzeczy. Jeżeli taki rocker, byśmy namierzyli jego adres. No jego to, adres jest znany, tak? Tego nie trzeba rockera, ich namierzać. Wszystko jest ustalone, jest w kancelarii. Jest dobra, wracając jakby do Eli. Także tego rockera z chęcią bym dorwał. Słoneczko tak samo bym ją ukrócił. Dobrze, że jej dałeś bana, bardzo mnie to cieszy. Że ale ona ma jeszcze drugie konto, nie? Jak coś to. No, ale oni to wszystko, oni są na smyczy, kurwa, ten, na smyczy UW. Oni tak się wypierają, nie, że kurwa UW znaczy, nic nie wie, że coś tam, a to jest kurwa zorganizowana akcja. Jebać te dziwki. Znaczy psychotrop, mój adwokat bardzo, bardzo słusznie stwierdził, znaczy zgodził się ze mną, że to jest zorganizowana grupa przestępcza, tylko nie wiadomo, komu przypiąć kierownictwo. Czy UW, czy Sarek. Ale rozjebali serwer i mi też rozjebali serwer. No bo, a wiesz czemu mi nie rozjebali serwera? Bo kurwa nie, nigdy nikomu nie dałem admina, ale tym bardziej kurwa ludziom serwerowa. Bo udają na początku kolegów, ludzi pomocnych, a tak, dokładnie. Wychodzi się do zworka. A jeszcze chciałem poruszyć temat Marka, bo coś mówił o mnie, że coś ma do mnie jakieś zastrzeżenia, jeżeli chodzi o chorągiewę. No, to dawajcie chłopaki. No bo Marek... Zauważyłem to. No to... To jest wszystko. Znaczy, to było takie oskarżenie, a nic powiesz, po prostu. No to... Nie, cicho, Maciek, kurwa. Gadasz jak Katarzynka. Przekazuj ten. Chciałbym od Marka usłyszeć jego zarzuty wobec mnie jako tej chorągiewy. Nie patrzę teraz na dowody przesłane mi. Znaczy dowody są sfałszowane, no bo kurwa nawet są Janysy piszą, czterech Janysów pisze kurwa na... Tak, no, albo chociażby dlaczego ciebie Iskariota zbanował i żeby usunąć wszystkie twoje treści, jakie pisałeś na tym serwerze. Sorry, bo Iskariota nie było dowodów na ciebie. Azrael. Iskariota? Tak, to jest bo oni mają kontakt. Ale to miało mieć tylko konsekwencję taką, że chwilowo, żeby usunąć te twoje treści, jakie tam pisałeś. No dobra, ale nie mam do ciebie żadnych pretensji, kurde, w tym momencie i dobra, rób sobie co chcesz i tak to nie zmieni mojego. Kurwa, bo na Iskariocie są ludzie, którzy są skozborowe i mają uprawnienia, no dlatego, kurwa. Wiecie o tym? Dostałem bana, bo poprosiłem ich, bo tam były treści... różne takie, które nie chciałem, żeby ujrzały światło dzienne i serwer Iskariota to zrobił dla mnie i to masz rację, ale to nie było nic o tobie, ani nic nie było Eli, to było po prostu, żeby nie było dowodów wtedy, co był ten przypał z policją, z tym szpitalem, co była akcja z tym szpitalem, pamiętasz? Tak, bo oni wyjebali te dane na ciebie, nie? I tam informacje. Te dane, informacje. Dobra, my dzisiaj nie gadamy o Kocborowie. Jakby dawajcie, ja do Marka będzie... mam o Eli. Marekela, mam dobry temat i mam dobrą kurwa rzecz, że mam do powiedzenia. To chodziło temat. O to, Marku. Dobra, dajcie sobie buziaczki i ten. Ja powiem, Marek, czy była taka teza, że Ela jest naiwna, prawda? I Ela, kurwa, nie jest naiwna, ona jest naprawdę rozsądną, skrytą kobietą i zaraz powiem dlaczego. Tak? Wielokrotnie wulgarnie wypowiadałem się na jej temat i w niewłaściwym świetle ją przedstawiałem i także nie zgadzam się, że tak ale mówiłem. Marek, ale widzisz, Marek, otworzyć mordy i na przykład jej obronić, bo ja na przykład ją obroniłem teraz. No i tak. Teraz ja bronię Eli, daj mi, będziesz zadowolony. Dwa nie potrafi wydukać ani słowa, Marek. Także ty powiedziałem przed chwilą. Dobra, ale weźcie się nie kłóćcie. Ja bronię Eli teraz, jesteś teraz w centrum uwagi, Marek, i jesteś z tego zadowolony, kurwa. Ty jesteś chorągiewa, Marek. Dobra, nie, jadę teraz, ja powiem, mniejsza, jaki Marek jest kurwa sprytny, jak mu się wydaje, nie? Mianowicie, no, Ela jest nie pierwszy kobietą, ty to mi to udaje... mówisz. Ja, Marek, mam cię bronić, bo Ela mi kazała, no ale no kurwa, tak jest prawda, no. No Ela mi też kazała, ale nie będę go teraz bronił. Wyjebałeś się na mnie, Marek, na jakieś suki, kurwa. Dobra, chłopaki, dajcie kurwa mi powiedzieć coś o Eli, bo to jest podjął Eli, Marku. Tak, mogę, Jadys? No możesz, no. Nie wiem, czy wiesz, ale jak wiesz, to potwierdzisz pewnie, tak?
Mianowicie, Ela jest taką kobietą, która każda spryta kobieta udaje głupiutką. Co nie? Ona dobrze wie, kto jest hejterem, kto nie jest hejterem, co Marek robi. I Marku, czy pamiętasz taką sytuację, że wspominałeś, że odblokowałeś się, jeśli chodzi o tam, zdjąłeś sobie bana? Znaczy, ktoś dla ciebie zdjął bana, bo ten, jak to się nazywa, bo miał dostęp fizyczny do telefonu Eli, nie? No tak, że pamiętasz komandos... to? Pamiętam. I to była Marysia, się... prawda? Nie, mi się wydaje, że to sama Ela to robiła, tylko dokładnie, udawała, Ela to zrobiła. Ela, rozmawiając z nią, powiedziała, że właśnie napisała, udała Marysię, żeby cię odbanować. No mamy potwierdzenie teraz, dzięki twoim słowom. No ale to widzisz, właśnie Ela jest sprytniejsza niż się wydaje, szczególnie tym debilkom z Kozborowa. Dlatego myślę, ja że nie mogę... Do niej, jak na przykład ta Lilianusz, no, która myśli, że Ela jest głupia, że zapomniała, jakiej kurwa groziła zdjęciem materiału, tak? A potem wysyła przepisy, ale się przepisy przydają, tak? Bo ona by chciała umieć gotować, ale no i kurwa, kiedy się miała nauczyć, nie musiała, tak? A ta, może kurwa, zamienimy Maćkę na Rafa Tusa. Więc jakby Ela ich tam kurwa robi jak chce, ale niestety spotyka się z takim hejtem i z takim dręczeniem, tak? Typu nawet ta policja, czy te wszystkie zgłoszenia, że po prostu jest ciężko psychicznie, szczególnie kiedy też widzi, jak są jebani ludzie, którzy chcą ją bronić, jak Janys czy Marek, tak? Czy słyszałeś moje poprzednie słowa? Tak, martwię się, żeby nie było więcej takiej sytuacji w stosunku do Eli, żeby nie spotykała nie się będzie, z tymi nie problemami. Nie będzie, bo Kozborowo kurwa spłonie, tak? Takie będą gdyby. A no i ty myślisz sobie, że kurwa trzeba brać odpowiedzialność za swoje słowa i czyny, a nie. Ja tak, bo jestem tak naiwny, nie? Żeby no, tak czuję i tak robię i co. Ale że... No czasami mam chwilę takiej złości, no ale później to wytłumaczę się z tego. Że to tak naprawdę to nie byłem prawdziwy ja. No właśnie, bo chciałeś grać coś właśnie pod internet, kurwa, zamiast być sobą i się tego nie bać. Janek z kolei się nie bał być sobą, ale potem jakby miał dosyć, tak mi się wydaje, po prostu tego jebania, szczególnie, że to... Znaczy, się kurwa, ja też, kurwa, zdaję sobie z tego sprawę, że wyzywając Elę, nie miałbym hejtu takiego jak aż, jak mam teraz, miałbym mniejszy. Ale czy masz ją wyzywać, kurwa? Ale jednak stoję po jej stronie od wielu miesięcy. No i tak, będę stał, chociaż dzisiaj zwyzywała, zbrała, to wiem, że jutro przejdzie i będzie git. Nie? Ale już przeszło, przecież mam się w tę rangę, że może przerwy robić i tak dalej. Ja nie wiem, bo ja bana dostałem. Ale więc... no widzisz, a ja wiem, nie? No. Dlatego wiesz, Ela docenia naprawdę Janys, to co dla niej robiłeś, tak? Jako przyjaciela. Ale jak ty zacząłeś trochę, wiesz, odpierdzielać, to się zmartwiła, czy ty wiesz, czy ty ogarniasz, nie? Co robisz, wiesz, jaki okres mowa? Znaczy, bo dużo jest informacji błędnych w internecie, jest dużo ludzi, którzy chcą mi zaszkodzić i piszą do Eli tak, Janys powiedział to i to, wysyłają mi fejkowe screeny i ona w pewnym momencie, kurwa, zaczyna mieć wątpliwości, czy ja naprawdę jej pomagam, czy ja sobie z niej jaja robię. I tak samo jest z Markiem. Jak byłem na Marka serwerze, to Marek dostawał wiadomości, że Janys na ciebie coś powiedział, czy coś takiego, tylko po to, żeby po prostu zaszkodzić naszej znajomości. Dokładnie, nie? Przecież Janys, tak, ja dostałem kurwa wiadomości, że ty po mnie jebiesz, nawet jak wiedziałem, że faktycznie jebiesz, bo byłeś wkurzony, tak? Albo kiedy widziałem, że ty po mnie nie jebiesz, oni piszą, o coś tam, tak? No bo ale... Marcin, jesteś faktycznie irytujący często. Ja jestem irytujący, jakby to każdy przyzna, nawet ja. Ale wiesz, co jest najbardziej irytująca? Irytujące dla tych debili? Prawda, nie? No prawda jest taka... Dodać również, nie wiem, czy psychotro będzie chciał, Rafa Tusa, bo jest to też osoba znana i która robi, nie wiem, czy on tu jeszcze jest. Napiszmy do niego, napiszmy do niego na priv, ja napiszę o, też. Widziałem, że on rękę podnosił, został zignorowany. O, już płaczą, już kurwa płaczą na tym. Dobra, ja niestety już nie będę już płaczą dziwki. Kozborowo w strachu, dziwki kurwy. Nie, wiesz co, nie będę w strachu. Jeżeli chodzi o samego Kozboropa, no to ja jestem w stanie z nim iść na to, na stosunek neutralny, bo mamy wspólnego wroga. Ale Elę będziesz bronił. I tak jak powiedziałem, Eli będę bronił, ale ja jeżeli też chodzi o Kozborowo, to mu pomogę rozpierdolić rockera, czy tam inne kurwy. Jestem w stanie jechać nawet z tym, z psychotropem do rockera,
Kurwa, chłopaki, no weźcie się, uspokojcie. Ja wiem, że można pojechać komuś pierdolić. Jakby wszyscy zdali mówili... Cicho, bo mamy jakieś oświadczenie od Eli chyba, czekajcie. Okej, okay, wrócisz się gdzieś? Ale nie, to nie, to jest 11.27. Zrobiłem film o kolejbach? Nie, to co mi wysyłać jakieś stare, kurwa. No bo kurwa, wiesz, śmiej są, nie? Weźcie z nami, gadaj z nami, stary, bo tutaj jest taka kwestia, prawda? Że wy chcecie jechać do nich, prawda? Jak ja bym nie, dobra, jechać, to... dobra, ucinając temat Kocborowa, serio. Ja nie potrzebuję pomocy z Kocborowem, naprawdę nie potrzebuję. Ja też nie potrzebuję pomocy, byłem pierwszy, kurwa. Ja sobie po prostu... Też nie będę tutaj za dużo mówił, bo żeby się nie rozpierdalać w internecie. Ale po prostu przed sławetnym magikiem... ale przygotrop. Czekaj, przed sławetnym magikiem opublikuję jeszcze przynajmniej jeden film z Kocborowem, że tak powiem. No, tak okay, jak sobą, psychotrop. Twoje zdjęcia. Psychotrop, mam pytanie do ciebie, mogę? Słuchaj, tak jak twoje zdjęcia były w internecie po spotkaniu ze mną, to z Kocborowem będą dużo drastyczniejsze. Psychotrop, mogę pytanie do ciebie jedno, szybkie? Mianowicie, kurwa, czy naprawdę wolisz brudzić sobie, kurwa, ręce takimi śmieciami? Czy pić diraczki, robić live'a i patrzeć, jak kurwa płaczą, kurwa, na komendzie? Jak to drugie, to odezwij się, bo ja mam, ja wolę zrobić to tak, niż jechać, kurwa, bicie ci śmieci. Nie musi być pobicie. Mogą być na przykład trzy rysowane Mercedesy. A czy się płacze, cicho, bo Ubu płacze. Niech płacze, kurwa, niech się boi. A Rocker akurat, ja 4 razy go pytałem, czy na pewno chce mieć łamane ręce, czy chce zrobić content, czy coś, za każdym razem debil mówił, tak, chcę. Mam to potwierdzone, mam przygotowaną umowę na test medyczny gojenia się rąk i mam kilku chłopaków takich fajnych, którzy bardzo chętnie jakiegoś debila ustawią. Pamiętajcie, znaczy pomoc medyczną. Życie realne potrafi się, ja to odczułem, że życie internetowe potrafi się przełożyć na życie realne. I bo to są ci sami ludzie, Janys. Można ponieść konsekwencje w życiu realnym za to, co się robi w internecie. I ja o tym doskonale wiem, bo to przeżyłem. Tak samo Rocker, niech sobie sam zdaje sobie z tego sprawę, czy Słoneczko, że to... Ale nie mów tak, nie mów Rocker, Słoneczko, mów Dominika, Kamil, kurwa. Mogą tak ponieść konsekwencje tego, co robią w prawdziwym życiu, także no... Janys, bo wiesz, internet jest fajnym miejscem, ale ludzie, kurwa. Słuchajcie, akurat jest taka sytuacja, tak jak mówiłem wcześniej, że Kocborowo straszyło ludźmi, nie wiem, doksowaniem, pisali im do pracy, szkoły, do rodziny. Ja się już nie uczę, nie chodzę do pracy, nie mam rodziny. Jedyne, co oni mogą, to pisać jakieś, nie wiem, fake newsy, jakieś farmazony wymyślać, ale to i tak mnie za bardzo nie dotknie. Ja nie mam nic do stracenia. I jeszcze przed tym magikiem, kurwa, ja po prostu wszystkie pieniądze, które mi zostały na koncie, stary, kurwa, żadnego magika nie będziesz wszystkie, robił, kurwa, góry poruszę, żeby nie zdążysz złapać jedną taką kurwę stamtąd. Nie zdążysz, będę w areszcie. Gwarantuję ci, nie zdążysz. Zresztą, nie będę w areszcie. Zresztą, kurwa, jak ktoś mnie obserwuje na Instagramie, to doskonale wie, że już kilka filmików wstawiałem z różnymi hejterami z internetu, którzy byli niby anonimowi, kurwa, i coś tam udostępniali i tak dalej. Więc tyle. I kończymy temat Kocborowa. Nie ma co tutaj gadać. Serio. Dobrze. Ja sobie z Kocborowem poradzę. Nie gadajmy więcej teraz o nich. Osobny podium, okej? Okay? Osobny event. Nawet jest podium. W sensie, ja wam obiecuję, że wleci filmik po prostu. Dobra, Psychotrop, ja cię zapraszałem, nie? Wcześniej, na mój live, wyjaśniający podium i to cię zapraszam. Zrobię to wkrótce, tylko asystentka mi się... Dobra, a teraz wracamy... Cicho, bo was wyciszę, bo teraz tak naprawdę wy jesteście tu jako goście, a podium jest o Marku, bo to Marek dzisiaj jest zaproszonym gościem. Powiedz, Marku, jak się trzymasz? Znalazłeś browara kolejnego, czy sucho? Nie, nic nie piję, nie mam. Cały czas popijam kawę zbożową. I ten nie pasuje mi teraz czas, w jakim jesteśmy. Muszę iść. No właśnie, nie gadamy ten. Jeszcze pół godziny posiedzimy do tej 23, tak jak się umawialiśmy. No wy sobie pogadajcie, ale chciałbym się uczciwie pożegnać teraz. Tak. Bo piwo się wstajesz rano do pracy, czy co? Tak, o 5 muszę się obudzić. A ty pracujesz, jaki masz zawód?
Ślusarz. Ślusarz. Zajebisty zawód. No to dobre pieniądze z tego są, nie? Jakbym może w większym mieście pracował, to może by było. Tak, no, mieście, i co w związku z tym? No, jak ja utrzymuję no moją rodzinę, bo co chwilę ktoś ode mnie ktoś pieniądze pożycza. Ja wyjeżdżam co dwa miesiące na wycieczki z Elą, wydaję ponad 2-3 tysiące. No stać mnie na bardzo wiele rzeczy. Dobra, rozłączyłem ich na chwilę, w sensie Maćka i Janysa, bo tutaj gadają za dużo, a tak naprawdę to miało być podium Psychotropa i Marka. Więc jak Marek pójdzie spać za chwilę, to wrzucę was chłopaki i tam jeszcze sobie pogadamy najwyżej. No, za chwilę, Marku, moment, bo ja już odpuszczam, nie? No, ja też zaraz będę kończył. Ale tak, podsumowując, bo przez te cfelice z Kocborowa trochę się te podium rozjebało i tematy się zboczyły. Powiedz mi tak. Już tak kończąc temat dzisiejszej sytuacji, zamierzasz podjąć jakieś kroki odnośnie tego, co się dzisiaj wydarzyło? Czy się w ogóle odcinasz, nie interesujesz i nic z tym nie robisz? Nie będę przekazywał żadnych informacji publicznie. Staram się teraz dociec prawdy od źródła. Czekaj, ty mów, powiedz swoje takie stanowisko, ja tylko się pójdę po seteczkę jeszcze. No dobra, właśnie ten paliwo się znalazło. No właśnie, ja też idę po swoje paliwo, to ty mów, a ja idę po swoje paliwko, no. Dobra, przynajmniej dzisiaj jadłem, to nie będę tam jutro ten... Znowu jak w jakiejś delirce. Dobra, mam żuberka, fajnie. Ale właśnie, żeby dla swojego właśnie, żeby usatysfakcjonować się dzisiejszą sytuacją z Elo, co tam się u niej w domu, w rodzinie stało, no to na pewno się z tymi informacjami nie podzielę, ale skoro jesteśmy połączeni teraz na Discordzie, no to ja bym musiał to przerwać i zacząć się kontaktować, wydzwaniać do pewnych osób. No dobra, ale i tak ode mnie nie uzyskacie informacji. A nie będę się dzielił w przestrzeni publicznej, bo to jest sprawa rodzinna. I ten... Ja tam nie mogę. Nie mogę nic mówić. No dobra, a powiedz mi tak. Poczekaj, tu miałem takie pytanie, bo ty ostatnio po... Jak było podium na serwerze... Chyba na serwerze Eli było podium nasze ostatnie, gdzie brałem udział. To ty na drugi dzień napisałeś taki post... No, że zawartość żołądka leży w reklamówce w pokoju nadal, że najadłeś się tabletek, ale widocznie twój organizm zwalcza to i walczy o życie. Czyli chodziło o to, że ty po tamtym podium próbowałeś popełnić samobójstwo, czy co miałeś na myśli? Nie, wyolbrzymiłem tylko, ale czasami potrafię przesadzić. Przesadzić właśnie z tymi środkami, właśnie jakie używam, nie? Bo nie radzę sobie psychicznie tak naprawdę zamącam swój umysł nie tylko alkoholem, no to przyznaję. Nie? Wtedy dobra, ale co, chodzi bardziej ci o jakieś takie rzeczy wciągane, czy jakieś tabletki? Nie, ja nie będę płacił drogich pieniędzy za ten 0,4 grama. No to nie... Jeśli... Znaczy nie, no słuchaj, no to zależy, ja co wciągasz. Nie, no, będę, bo... nie będę nabijał właśnie... Twoje zdrowie, Marek, i wasze zdrowie, widzowie. Jeba dziwki z Kocborowa. Dziękuję wszystkim za dzisiejszą obecność. Jeszcze nie kończymy, ale dzięki wam. Dzięki za łapki w górę. I po prostu zrobimy sobie ten serwer, ogarniemy bez tych kurew. Wasze zdrowie, widzowie. No tak. Mam nadzieję, że będziesz pilnował porządku wzajemnego szacunku dla siebie i w tym również i dla mnie, powiem tak. Jakiś się znalazł. Ja to napiszę tutaj. Ja nie będę nikogo prowokował, tak i to... Znaczy słuchaj, mają... jutro napiszę też ogłoszenie, bo i tak miałem takie ogłoszenie napisać, nieważne czy miałbym spinę z Kocborowym czy nie, ale jakby mój serwer, powiedzmy, że jest dość patologiczny czy ostry, ale jakbym miał tak to zobrazować, to jestem mniej hardkorowy. Czekaj. Ja muszę zobaczyć, kto tutaj szpiegiem jest na tym kurwa czacie. Dzięki za 100 zł. Wiem kto. Oj, tak. Dzięki, piękna.
No, więc jakby na moim serwerze będzie trochę normalniej, mniej hardkorowo niż na Kocborowiec Feloskim, ale bardziej hardkorowo niż na gejowskiej Iskariocie. Chociaż tutaj osoby z Iskarioty pisały do mnie i zachowały się w porządku, więc po prostu też ja też się staram być w porządku, nie? Bo tam wyzywanie wyzywaniem, ale fakt jest taki, że osoby z Iskarioty, jak Kocborowo próbowało rozjebać serwer, kilka osób z Iskarioty na przykład pisało do mnie i mi pomagało ogarniać, więc też o tym na pewno będę pamiętał. No. A tutaj właśnie jeżeli chodzi o zasady na moim serwerze, no to mówię, będzie tutaj dużo chamstwa, dużo powiedzmy takiej szydery, wbijania szpilek, ale też nie aż tak bardzo jak na Kocborowie. Jedyne przyzwolenie na nękanie osób, takie naprawdę nękanie, to od teraz można nękać osoby z Kocborowa u mnie na serwerze. Można je kurwy dojeżdżać. A jeżeli chodzi o inne, nie wiem, jeżeli osoby jakieś uciekły z Kocborowa czy z innych serwerów, to muszą być przygotowane na to, że ten serwer jakby no jest mój. Jakby ja się nie wywyższam, nie poczuwam, no ale mój sposób bycia, mój czarny humor, ekspresja, ironia i sarkazm są mocne. Więc uprzedzam, jeżeli chodzi o to. A powiedz tak, Marku, ty będziesz chciał jeszcze brać udział w jakichś podjach tutaj u nas na serwerze? Ale nie wiem, czy jest w ogóle jakiś sens mnie o coś pytać, skoro ja tak naprawdę nie mam żadnej wiedzy, którą chciałbym się dzielić. A co nie chodzi o to, to chodzi takie opad. Dzisiaj na przykład była rozmowa ciekawa, bo na przykład na YouTubie mamy 315 osób, na Discordzie 150. No w piku mieliśmy ponad 500 osób, nie? 500 osób nas oglądało i słuchało. Czekają do Nate'a. Jakbym nagrywał Ele, jak rozmawia ze mną podczas mojego live'a, to też bym miał nawet i więcej, koło 1000. No tak, ale to właśnie nie chodzi o to, żeby żerować tylko na Eli i na jej wizerunku, ale po prostu jakieś takie tematy, wiesz. Ty mówiłeś, że chcesz się trochę odciąć od tego uniwersum. Akurat mój serwer jest taki, że nazwijmy to trochę jak Szwajcaria. W sensie nie należy do żadnego uniwersum. Nikogo nie będzie faworyzował. Więc tutaj nawet taki świniak jak Janys, czy taki Maciek, debil, będzie mógł się swobodnie wypowiedzieć. Tak samo na przykład każda krytyka w moją stronę tutaj też jest jakby nieuzasadniona, ale może tolerowana. Bo ja też nie jestem osobą, która nie pozwala, na przykład, nie wiem, która wyzywa wszystkich, ale nie dopuszcza krytyki do siebie, nie? To ja mogę przyznać jedynie to, że zgadza się, że szukam atencji, ale robię jednocześnie krzywdę innym ludziom, którzy byli w przeszłości dla mnie w ogóle w jakiś sposób życzliwi. Po trupach jakby kroczę. No słuchaj, no to... No ale dobra, tak no... robić. Patrz, powiem ci tak, tutaj masz taki serwer, to nie będzie jak u Eli, że będziesz świętą krową, ale też nie będzie jak na Kocborowie, że będziesz jebany. U mnie na serwerze będziesz po prostu mógł sobie sam zapracować na sympatię lub antypatię ludzi i tyle. No dobra, no to jeśli będę się poprawnie wypowiadał, tak nikomu nie szkodził, no to że w ten sposób to jakieś punkty mi urosną, mam nadzieję. Ale chociażby w twoich oczach życzyłbym sobie tego, no. Słuchaj, ja akurat nie jestem jakąś tam osobą, powiedzmy, nie wiem, jakimś autorytetem czy kimś tam, żeby patrzeć na mój respekt. Ja mi po prostu chodzi o to, żeby tutaj, nie wiem, każda osoba skrzywdzona przez Kocborowo czy jakiś inny serwer u mnie może być, tylko niech się liczy z tym, że u mnie też jest, kurwa, hardcore. U mnie też są pojebani ludzie, bo ja jestem pojebany. No ale mówię, pewne granice na moim serwerze nie będą przekraczane. Nie będą ludzie doksowani, nie będą, nie wiem, jakoś upokarzani super czy coś tam. Chyba, że są z Kocborowa. I tutaj też nie wszyscy. Też od razu powiem, kilka osób z Kocborowa też mi pomagało podczas ataku. Nie będę ich wymieniał, bo prosili, żeby ich nie wymieniać. Ale to też nie jest tak, że całe Kocborowo to kurwy. Mnie po prostu wkurwia to, że ewidentnie, kurwa, Serek, czyli admin
chyba drugie najważniejsze po UW na Kocborowie, daje kurwa uprawnienia rockerowi, czyli Cfelowi, z którym się rucha i robi mu lachę. I rzekomo, kurwa, reszta Kocborowa nic o tym nie wie i ma do mnie problem, że ja ich wyzywam, bo mi coś parę kanałów usunął. No nie, wy kurwy śmiecie. No ciekawe, co ja nie wyjedziecie. Zaboli te twoje słowa. Słuchaj, oni teraz się nie będą przyznawać, że ich to rusza, nie? Tylko, że ja jestem o tyle pierdolnięty, że nie będę tego mówił tutaj na live właśnie. Bo to może być po prostu dowód w sprawie przyszłej. A i tak będzie niedługo Magik, więc nie mam nic do stracenia. No, ale Dominika, która chciała się ze mną ruchać, to będzie się ruchać, ale nie tylko ze mną, ale też z moimi kolegami, znajomymi. A UW, głupia dziwka, pewnie zrobią teraz kurwy content na mnie, zrobią podium o psychotropie, będą pierdolić coś tam, przerabiać moje zdjęcia, memy. Mam to totalnie w chuju. Mam to totalnie w chuju. Naprawdę. Mocno mam to w chuju. To nie jest w żaden sposób w stanie mi zagrozić. Ani mnie, kurwa, ruszyć. No kurde, podziwiam twoje postawy i też powinien tak postępować z innymi ludźmi, tylko że sobie daję wchodzić na głowę. No kurde, dobra. Skoro nie przejmujesz się takimi sprawami, jak publiczne grożenie komuś... Czy wiesz, bo mówię, bo ja nie mam, patrz, bo co innego, jak ktoś ma, nie wiem, dzieci, rodzinę, żonę, męża, pracę stałą, czy coś tam. No tak, no, ja nie mam stałej pracy, bo całe życie się bujam na patentach. Kurwa, nie wiem, od razu, wiem, że Słoneczko i UW i reszta dziwek oglądacie. Macham do was. Słoneczko, Dominika, wiem, że oglądasz. Dziwko płaska. To od razu powiem tak. Nagrywałem pornole, w sensie jako menadżer, grałem w pornolach, ruchałem dupy na szołapie, mam 7 wyroków, 2 pobicia, posiadanie broni, usiłowanie zabójstwa, fałszowanie dokumentów, nielegalne posiadanie środków jakichś tam, mniejsza o to, i jeszcze miałem sprawę za niestawienie się do odbycia kary. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Kurwa, urodziłem się w Braniewie, to jest warmińsko-mazurskie. No nie wiem. No to dobra, fajnie wyjaśniłeś właśnie swoją osobę przy mnie. Bardzo dziękuję za to. Teraz w końcu wiem, tak, jak pan na ciebie patrzy. I najebał mi szczena. Czekaj, najebał mi szczena. W sensie, widzisz, nie najebał, bo nawet mi nie zadał ciosu. Po prostu miałem skręcone kolano. Czekajcie, co jeszcze? Co im jeszcze dać, żeby kurwa te memy robiły swoje i te fake informacje pisały? Mój kutas ma od 15 do 15,8 cm, nie więcej. Na szołapie streamowałem chyba z 8 lub 9 tepiarami. Kurwa. Czekaj, co jeszcze? W sensie, to wszystko jest w internecie i tak, nie? To i tak jest w internecie, no, bo sam to powiedziałem, ale te kurwy teraz będą tam się, wiesz, te kurwy w swoim towarzystwie będą udawać, że ich to nie obchodzi, będą się śmiały, ha, sam się doksuje, debil. No nie, kurwa, to już dawno było powiedziane przez moją osobę. Co jeszcze? Nieprawda, masz 49, widziałem twojego pindolka. Nieprawda, nie kłam, kurwa. HIV-a nie mam, bo miałem badania, znaczy co 3-4 miesiące się badam, więc HIV-a nie mam. Co jeszcze Marek im powiedzieć, żeby mogły sobie tworzyć te swoje memy i fake informacje, żeby miały temat na podium. Te dziwki, Słoneczko, płaska, dziwka, Bankard w sumie. Co jeszcze Marku im powiedzieć? Ja jestem poruszony właśnie twoją szczerością, właśnie odnośnie twojej osoby. No, co sobie przypisujesz, no to nikt tego, nie wiem, mnie to teraz nie interesuje, żeby weryfikować te twoje wszystkie... Znaczy nie, to nie jest tak, że sobie przypisuję, to są rzeczy, które są już dawno w internecie, bo sam je powiedziałem. Albo w jakimś wywiadzie, albo na moim Instastory, bo ja akurat jestem, nie wiem, na tyle, no powiedzmy, że głupią postacią, że... Ja większość swoich odpałów sam
dokumentowała w internecie. Dlatego takie cfele z Kocbo, które ukrywają się, próbują ukrywać swoją tożsamość i dlatego są mocne, to nie mogłem nic zrobić, nie? No właśnie, ale co jest twoim motywem przewodnim? Bo kurde, powinienem przeprowadzić jakiś research na twój temat. Czym zaciekawasz ludzi na swoim kanale chociażby? Że robisz sobie jaja z różnych patocelebrytów, czy co? Nie wiem. Jak, w jaki sposób no, byś to... Więc UW teraz możemy pisać, że co ty mnie straszysz, słoneczko. No wy kurwy. Ale co ja mam do stracenia? I tak chcę zrobić magika. I tak nie mam rodziny. Nie mam w ogóle tych rzeczy, powiedzmy, górnolotnych. I wy o tym wiecie, kurwy. Więc moją ostatnią rzeczą, taką ostatnią rzeczą, którą zrobię tak dla siebie i dla tych, kurwa, ludzi, których wy skrzywdziłyście, tak jak mówiłem wam, że kurwa napierdalanie o dziecku, o chorym dziecku jakieś laski, bo typiar ma więcej pieniędzy od was, wy kurwy, bo słoneczko nie pracuje, nie zarabia, musi się kurwić, albo ją fagas utrzymuje i uważa się za lepszą, to właśnie dlatego wy kurwy i śmiecie. Więc po prostu moją taką ostatnią wolą będzie, żeby was, kurwa, zajebać. Jak zwykłe śmiecie, którym jesteście. Więc UW, wy macie UW na Kocbro za Bożka, nie? To jest, kurwa, gówniara młodsza ode mnie. I spoko. Niech sobie tam pierdolą, że się nie boją, nie obawiają. Okej. Okay. Kurde, podoba mi się jak chuj. Naprawdę podziwiam siebie. I będę czerpał z ciebie inspirację i naśladował, mi się wydaje, w przyszłości. Nie naśladuj mnie, bo spędzisz parę lat w więzieniu. Ale kurwa, moi widzowie i słuchacze, którzy obserwują mnie od roku, dwóch czy trzech na Instagramie, doskonale wiedzą, że jak ja mówię, nie, że pojawi się filmik, kurwa, jakiś, ten filmik się pojawia prędzej czy później. I taka Dominika, kurwa, takie słoneczko, płaskie cfelisko, może teraz udawać, że jej to nie obchodzi. Ale ja w Warszawie jestem często. To jest mechanizm obronny w Warszawie. No, to jest mechanizm. No, one nie powiedzą, że się boją teraz, nie? One będą pisać, wyzywać mnie i się śmiać, kurwa. Ale spoko. Spoko. Takie płaskie kurwisko jak słoneczko. Albo rocker. Po prostu. To będzie takie moja ostatnia wizja artystyczna, nie? Wy tego nie wiecie pewnie w większości, osoby na Discordzie czy na YouTubie, bo przed tym, jak wszedłem do uniwersum Eli Gavin, to mnie nie znaliście, ale ludzie, którzy obserwują mnie na Instagramie od dłuższego czasu, to doskonale wiedzą, jak zostały wyjaśniane jakieś kurwy z całej Polski. Z Warszawy, ze Szczecina, z Rzeszowa, z Krakowa. Takie jeździliśmy z chłopakami, kurwa. Więc tyle wam powiem. Tak tytułem wstępu, bo to jest wstęp. No, a ty, Marku, co myślisz o tym wszystkim? Opowiedziałeś właśnie przed chwilą o sobie. Ja mam o tobie teraz coś, jakieś zdanie wyrazić? Nie o mnie. O całej sytuacji, gdzie kurwa... Bo wiecie co? Powtórz. Ja bym miał bardziej... W skrócie, dobra. No chodziło o Kocburowo, tak, i bardzo nie, ja miałbym bardziej ja miałem bardziej szacunek do nich, nie? Jakby wiesz, wyjebali mi pół serwera i nie wiem, gadałem ze Słoneczkiem, Dziwką, Płaską, Dominiką, z UW, z Felicą, z Cyckami. I będę pisał mi tak, dobra, ty... Wyjebaliśmy ci serwer, kurwa, nie wiem, dla beki, coś tam, nie? Ale te kurwy będą mi pierdoliły, o co ci chodzi, co ty się czepiasz, kurwa, to nie nasza wina, coś tam, nie? No to jebać was, kurwy. Za to, że nawet nie macie jaj. Jaja macie w mordzie tylko, kurwa, jak opierdalacie petardy za pieniądze na tej bardzo zonie. Dobrze, że obierasz taką postawę, że nie dasz sobie, kurwa, nic... Nie da się zastraszyć, to już jest pewne, to już każdy wie i to było wcześniej, jak i teraz jest. Fajnie.
Cieszy mnie to i będę z miłą chęcią obserwował reakcję ludzi na innych Discordach, jeśli będę miał do nich dostęp. Kto mnie może zastraszyć? Akurat w Trójmieście mamy taką bandę, kurwa, że się nie muszę bać. W Warszawie też mamy chłopaków, to jest nieważne. To w ogóle to jest nieważne. Kocborowo to jest zbieranina pedałów zakompleksionych cfelic, cyckami albo z kutasami, mikrokutasami, które, nie wiem, robią memy, doksują ludzi i coś tam. Bawiło mnie do momentu... Bawiło mnie to do momentu, do którego nie wyjebali krzywej frajerskiej akcji. I od tego momentu ja nie mówię, że wszyscy, bo to nie jest realne, ale przynajmniej jedna kurwa z Kocborowa będzie tak dojebana, że normalnie dostałbym za nią wyrok. Ale nie dostanę, bo będzie magik. Więc wy kurwy, wiem, że oglądacie. UW, macham do ciebie, słoneczko, cfelico jebana, rocker, ty kurwo, pewnie siedzicie teraz na głosowym i się śmiejecie ze mnie. Śmiejcie się ze mnie, naprawdę. Nie wiem, bo wyszedłem z tego kurwidołka. Macham dla was i zobaczymy, które z was będzie pierwsze rozjebane. Bo to nie jest tak, że wy jesteście anonimowi. Jest tyle ludzi, którym zaszliście za skórę. Ja dostałem już tyle zdjęć, kurwa. Ja nie mówię, że to będzie teraz, że to będzie jutro, za tydzień, za miesiąc. To może potrwać, kurwa, pół roku. Może wasza czujność się, kurwa, osłabi, nie? No, tak, ja to rozumiem. Ale ja którąś, kurwę, z was złapię. Za bezczelność i frajerskie akcje, nie? Twoja postawa, tak, i pilnowanie właśnie siebie dookoła głowy, nie? No to, że to jest fajne, że tak że to masz takie chęci, motywacje i to, no, upodobanie, że chcesz robić takie porządki z ludźmi, kurde, no, że to nikt nie pozostanie bezkarny, ani bez żadnej tożsamości w internecie. Dobra, otrzymał adekwatną do czekajcie, do swojej czynów, nie? Dobra, już się boję tylko zborowo, bo te kurwy chcą atencji. Tutaj przeczytam wam spata celebrytek. Ele Gawin zabrało pogotowie do szpitala psychiatrycznego. Marysię wzięła babcia i brat Eli. Co powiesz o tym, Marku? Mógłbym telefon wykonać, ale te informacje pozostaną tylko i wyłącznie. Nie, to wiesz co? Zrób to dla nas i wykonaj telefon nie do Eli, tylko do Marysi albo do jakiejś rodziny, żeby się upewnić, czy Marysia ma odpowiednią opiekę. No chyba tylko do brata nie mam Eli Gawin, żadnego numeru. Nie, zrobię tego, nie, bo będziecie wyciągać, ciągnąć mnie za język i no nawet jeśli będę udawał, że nic nie wiem, to chociażby właśnie werbalnie usłyszycie, że próbuję coś zataić. To jest coś jak wykrywacz kłamstw, bo słucha mnie naprawdę bardzo wiele osób i teraz to ja wpadnę przy pierwszym wyznaniu na ten temat, że nic nie wiem, a wy wyczujecie, dobra, że coś ale to wiem. Nie, słuchaj, to nie chodzi o wyznanie, chodzi o to, żebyś napisał albo zadzwonił do Marysi i zapytał się po pierwsze tak, czy Ela jest w domu, a po drugie, czy z Marysią wszystko w porządku. To jest taki obowiązek ludzki. To nie chodzi już o dymy, afery, to po prostu ciebie w dobrym świetle postawi przed widzami wszystkimi, że po prostu ty się zapytasz tego biednego dziecka, czy nie. Wszystko, nie będę się czy pytał, wszystko w porządku. Nie będę wam dostarczał informacji, ale na 90%, 99% jestem pewny, że tak jest. Wszystko mi mówi, że tak jest. Ja już popisałem sobie po ludziach w Krakowie, mam kontakty. Dobra, ale no Marek, no kurwa, mówisz, że jakiś masz ten, mówisz, że masz jakieś kurwa, nie wiem, że zależy ci na tej Marysi, bo fajne dziecko i w ogóle... Ale kurwa... No, ale wielokrotnie zjebałem, pokazując się Zelo w łóżku i się tarzając w nim. No i... Znaczy dobra, to słuchaj, to, że się tarzałeś z Elą w łóżku, to nie oznacza, że zjebałeś jakieś tam relacje z Marysią, bo to trzeba rozdzielać. Nie, ale ona sobie oczekuje ode mnie, żeby nie było więcej nigdy w przyszłości takiej sytuacji. No ja nie jestem tak bardzo silny.
w swoich postanowieniach, że na coś mnie nie namówi jeszcze w przyszłości ponownie Elna. No dobra, ale na dzień dzisiejszy to nie ma żadnych spotkań z Elą, bo ja mam inne spotkania umówione. Chociażby węgiel mogę do piwnicy przerzucać komuś i to mi wystarczy, bo otrzymałem... Czekaj, Marek, bo mam info, nie od, nie powiem od kogo, że po prostu Kocborowo dalej coś klonuje, czekajcie. Kocborowo tak dupa piecze i tak się wcale nie boją, że zgłoszają nasz serwer, poczekajcie. Da się coś takiego zrobić, wystarczy prawym klawiszem myszy, mi się wydaje, o, gdzieś tu. Tak, dobra, nie. Czekaj. Nie, na telefonie umiem więcej niż teraz na laptopie, jak jestem. Po prostu usunąłem kanał GOR. Uwu, słoneczko! Nie bójcie się aż tak, no ja pierdolę. Tak was dupka boli? Z Felice? Z cyckami? Znaczy z cyckami. Słoneczko nie ma cycków, jest płaska. No. Także... Kocborowo jest tak nieprzejęte w ogóle. Mhm. No, nie dziwię się, bo to jest ten taki typ charakteru, że oni będą w ten sposób pokazywać po sobie, że ich to nie dosięga, że się niczego nie boją. Tak. Słoneczko, Dominisia, Uwu, Serek. Jak mi spadnie serwer. No. Uwu, słoneczko, Serek, Rocker, Paluszek, Dziwki. Tak was nie obchodzę, że mi serwer zgłaszacie. Pozdrawiam. Jak spadnie serwer, założymy nowy, widzowie. Spokojnie. Tak jak i u mnie, nie pierwszy i nie ostatni. No to nie ma się co przejmować. Ludzie mają trochę więcej czasu, to porobią ci kanały i bota jakiegoś zrobią. To prawda. Tak, ja tylko przypomnę, że wszystkie rzeczy tutaj, które są mówione, jest po prostu... To fikcja literacka. To jest gra aktorska. Także, no, oni sobie zgłaszają, a to jest po prostu, Kocborowo samo mnie prosiło, żebym im groził w cudzysłowie, żeby były dymy, żeby był zasięg. Tak naprawdę, ale dalej nie mam spokoju ani moi koledzy, poczekaj, tak naprawdę to ani ja, ani moi koledzy nie grożą dla Kocborowa, nie będą mi szukać, to była inscenizacja. Słyszysz, słoneczko? Płaska pizdo, Uwu, zesrana, siedzisz tam, zesrana tam siedzisz, obsrana tam siedzisz, rozumiesz? obsrani tam siedzicie na Kocborowie. Wiem, że mnie teraz widzicie i słuchacie. I między sobą się śmiejecie. Ale mnie kurwa zgłaszacie, bo się boicie. A to nic wam nie da. Jak serwer spadnie, to zrobię nowy. I Kocborowo i tak będzie, powiedzmy to, nierespektowane. Czekajcie, widzowie. Dobra, widzowie. Wklejam teraz na czat YouTube mój Instagram. Kocborowo to konfidenci i zgłaszają nasz serwer. Gdyby serwer spadł, to zrobimy nowy serwer i info o tym nowym serwerze dam na moim Instagramie, więc jak ktoś mnie nie obserwuje z was, to dajcie mi follow na Instagramie i tam zawsze rzucam aktualne info, nie? No mam tyle pieniędzy tam. Okej, update.
Elkę zabrało pogotowie do szpitala psychiatrycznego, a Marysią zajęła się babcia. Nie rozumiem, że jak ludzie postronnie mogą mieć takie informacje? To kto jest dobra, tam świadkiem? Dobra, no to słuchaj, powiem ci tak, Marek. Ja mam swoje źródła, ale ja na przykład ja nie jestem taką dziwką i cwelem jak Scott Zborowa. Te zakompleksione dziewczyny, które walą mefedron i muszą się sypać, kurwa, na każdej dyskotece, żeby podbudować swoją wartość. I wiecie, wyruchają ją na imprezie co weekend, jakieś śmiecie, później się na Discordzie się dowartościowują. No ja tak nie robię i nie będę tutaj prywaty wywalał. Mam informatorów, ale możesz ty to, Marku, potwierdzić. Dzwonić do albo do Marysi, albo Elki. Jak ty się utożsamiasz z tym właśnie wydarzeniem, co spotkało, ale czy jesteś dumny, kurwa, z tego powodu? Dobra, to jeżeli chodzi o moje stanowisko. Żeby było jasne, to nie ja zainicjowałem wydarzenie dzisiejsze, czyli mówię o tym wydarzeniu, kiedy Ela zadzwoniła, zaczęła drzeć się, wygadać głupoty. Ja tego nie zainicjowałem, bo ja się do niej w ogóle nie odzywałem, nie dzwoniłem i nie pisałem. Czy jestem z tego dumny? Nie jestem z tego dumny. Czy mnie to trochę bawiło? Tak, trochę mnie to bawiło, ale mimo wszystko uważam, że pewna granica została przekroczona i mówię tutaj o tym, kiedy ona wprost przed siebie pchała postać swojej córki i namawiała mnie, jakby ja bym takich rzeczy nigdy nie zrobił. I nawet nigdy, ja jej nawet nigdy nie powiedziałem, żebym, nie wiem, gdzieś gardło jej poderzał czy coś tam. Nigdy takiej sytuacji nie było. To była jej chora projekcja, ale samo to, że ona wykorzystała swoją córkę znowu, żeby, nie wiem, wzbudzić litość. Nie jestem do końca pewien w sumie, co miało to na celu. To nie jestem z tego dumny. Nie popieram tego. Cieszę się, że były jakieś osoby, które zgłosiły tą sprawę. I po dzisiejszej głosówce jestem przekonany, że ta kobieta nie jest na tyle kompetentna i powiedzmy stabilna emocjonalnie, żeby sprawować pieczę nad 12-latką. To teraz słucham teraz twojego zdania. Starałem się sytuację uspokoić. Przyznaję, że pisałem do Eli, tam do nie wiadomo kogo jeszcze, żeby informowałem, że niektórzy ludzie sugerują, żeby tam policja się znalazła u nich w mieszkaniu. I żeby wzięła na to poprawkę, że się coś takiego może wydarzyć, bo niejednokrotnie miała z taką sytuacją do czynienia i żeby teraz uważała. To informowana tak samo jest o tym, że jej rozmowa telefoniczna z tobą jest dostępna gdzieś tam na Discordzie, w internecie, nie wiem, tam nieważne, i już jest nagrana oczywiście na jednym kanale. No i co? Znaczy, słuchaj, ty musisz się też, Marku, liczyć z tym, daję proste instrukcje Eli, które ma ona wykonywać, a jednak mimo moich starań to ona tego nie robi, tylko bardziej się pogrąża i to mnie wkurwia. No powiem tak, Marek, ty też musisz się liczyć z tym, że ja teraz powiem taką swoją szczerą opinię na temat Marka czy takich osób pobocznych w uniwersum. Widzowie, żebyście i też widzowie na czacie, na YouTubie, na czacie, czy tutaj na Discordzie, czy możecie też napisać, czy macie podobnie, czy nie, ale na przykład dla mnie taki Marek Łangowski jest dużo ciekawszą osobą i bardziej charyzmatyczną osobą niż na przykład taki Janys. No bo Marek potrafi poddymić, potrafi wsadzić kij w mrowisko. Czy świadomie, czy nieświadomie, to już jest mniej ważne. Ale rozmowy z Markiem
wnoszą więcej do uniwersum i są bardziej emocjonujące, moim zdaniem, niż na przykład takie rozmowy z Janysem. Kurde, niesamowite, dobra. Janys zawsze gada tak. A ile ty ważysz? A ja mam 50 w łapie. A ja bym cię najebał, ja mam 50 w łapie, ja byłem na siłowni, a kiedyś z kolegami po fecie, w ogóle mam admina Welki, mam admina Weli, ja w ogóle to jestem takim współzałożycielem, właścicielem tego serwera ogólnie i pierdolę was wszystkich, no i mamy 77 ponad. Także kurwa, bym takiego do takiego psychotropa pojechał, to bym go kurwa rozjebał. No właśnie, tak, to jest tak, wypisz, wymaluj i... Czekaj, bo donate? No ma jeszcze 4 wiki i ja muszę kończyć, bo tracę czas na sen, na nie wiem na co, no może jeszcze coś sobie obejrzę na YouTubie teraz. No, dlatego mówię, że jakby Janys... Fajnie, Janys też... fajnie, że tak powiedziałeś o mnie. To już jest coś. Dobra, to... No, czekaj, bo donate. Ale... Ile złotych? Typhoon to niby z osoba z Kodźbo. Czekajcie, odczytam to. A ty Marek, uważasz, że jesteś bardziej bardzo postacią od Janysa, czy nie? Nie wiem, no w końcu jeśli ktoś zaczyna mnie tak na poważnie dostrzegać, liczyć się z moim zdaniem, wchodzić w jakąś ten rozbudowaną konwersację, no to wtedy się czuję tak, jakbym rozmawiał z ludźmi na poziomie, a nie, że każdy teraz mnie gnoi od góry do dołu, no to wtedy ja nie mam za wiele do powiedzenia. No w końcu ktoś mnie traktuje poważnie, no to wydam z siebie troszkę więcej. Opowiem o sobie, no. A jeśli nie mówię o tobie, jeśli chcecie ludzie ze mną rozmawiać w taki sposób, że teraz tylko się macie ze mnie nabijać, to ja będę waszym językiem rozmawiał. No i takie mam przesłanie teraz do innych. A po co ja mam się starać dla osoby, która w ogóle mnie nie szanuje? Dobra, Jessica z Radomia, napisz mi na PW, jak mam twój nick wyszukać w uprawnieniach, tak w sensie, bo jak wpisuję Jessica z Radomia, to nie ma go, kurwa, nie? No, a ty Marek, słuchaj, ty jesteś bardziej bardzo postacią, mimo swoich, kurwa, właśnie, albo nawet dzięki swoim właśnie takim dziwnym akcjom, nie? Ty kiedyś powiedziałeś mi, że przez swoje akcje, gdzie po prostu wkładałeś sobie tam jakiś palec w odbyt, jakieś sukienki zakładałeś, to nie poruszam tego tematu, ale sami oni mi nie, przypisali. Ale to przypisali. Sam to robiłeś, więc, ale chodzi mi o to, że ty powiedziałeś kiedyś, że dzięki temu poznałeś prawdziwych przyjaciół. Czy dalej to podtrzymujesz? Tak, no to naprawdę to nie mam ich wiele. Nie obchodzi mnie tak właśnie takie dziwne akcje, które są mi przypisywane, nie? Że to nie ma wpływu na to żadnego znaczenia na naszą dalszą znajomość. No i cieszę się z tego. No dobra, ale powiedz mi, w jaki sposób twoje, powiedzmy, takie bardzo hardkorowe akcje pomogły znaleźć ci przyjaciół? No nie wiem. Nie wiem, ale mam. Nawet osoby z zagranicy, które się ze mną kontaktują, no to tak po prostu się martwią też o moje zdrowie, życie i o moje stany takie jakieś podupadłe psychicznie. Starają się teraz obudzić mnie, zadzwonić do mnie jakimś późnym wieczorem, bo przed chwilą mówiłem, że się chcę czymś zajebać. No cieszę się, że mam takie osoby. Dobra, to teraz tak, poczekaj, sprawdzę. Nie rośnie teraz przez ten rok w żaden sposób do góry. Marku, w tym momencie słucha nas 450 osób. Dziękujemy wam. Widzisz, czyli możemy, nasza dwójka może sobie porozmawiać normalnie i po prostu i po prostu mieć uwagę. Ja teraz do toalety się wysikać, a
nie będziemy jakiejś pół minuty, to w tym momencie chciałbym, żebyś ty, Marku, ale ty jako Marek Łangowski, bez grania roli, po prostu powiedział coś takiego szczerego od siebie o sobie. Jakby zdejmij maskę, zdejmij sukienkę, taki Marek Łangowski, po prostu coś od siebie. Dobra, ja teraz wracam. No nie wiem, jaki chciałbym teraz przekaz dać moim obserwatorom, słuchaczom, widzą teraz w tym momencie. Trochę za bardzo dawałem ludziom narzędzia, dzięki którym mogli mnie gnębić przez cały rok. Myślę, nie wiem. Preferowałem w ogóle, żeby od razu widzieć, kto jest wrogiem, i wtedy z tym wrogiem to ja wiem, jak mam postępować. A ci naprawdę zaskarbieni ten dla mnie starają się przez długie miesiące, żeby im zaufać. Też wykonuję pewne testy. Wypisuję jakieś przykre sprawy odnośnie innych osób z mojego otoczenia i obserwuję, czy za chwilę to gdzieś nie wypłynie na serwerach, czy na jakichś patocelebrytkach, innych grupkach facebookowych. Dobra, widzę, że się dobra, rozumiem to. Już słyszałem cię, bo mam słuchawki bezprzewodowe. Rozumiem to. Ale powiedz mi tak. To ile tak naprawdę w tym internecie, w tym całym uniwersum pokazałeś Marka Łangowskiego, a ile to była jakaś twoja dziwna kreacja? Bardzo mało siebie pokazałem, bo ja jestem teraz bezpieczny, bo rozmawiamy na odległość i ten nie dzieli ten nas żaden metr odległości. Nie naruszasz mojej przestrzeni osobistej, to jestem bardziej wyszczekany, nazwijmy to. Ale miałem takie spotkania z widzami, że teraz oni będą teraz mnie obserwować poprzez pryzmat tego, co reprezentuję sobą na Discorda chociażby lub na tych live'ach, które oglądają. I naprawdę byłem bardzo roztrzęsiony. Teraz ten Marek, który jest nieśmiały, ten nie ma języka w gębie, teraz macie go obserwować, a ja mam wam dostarczać rozrywki i rozmawiać na poziomie. Bardzo mnie to właśnie roztrząsło w takich momentach. Teraz nie wiem, jak się mam zachować, bo udawałem nieprawdziwego ja. Dobra, nie wiem. Ja się czuję bardziej śmiały w internecie i do tego popijając sobie jakieś piwo. Bo daję sobie nagrodę właśnie dla swojego umysłu, że spełniam jakiś nauk właśnie, nie? I ta dopamina czy coś tam mi rośnie, nie? Dobra, mam nadzieję, że to będzie nagrane nie tylko na twoim YouTube'owym kanale, ale gdzieś tam na jakiejś głosówce z uniwersum. Mimo tego, że ja streamuję na kanale, to ja nie zostawiam zapisanych live, tak jak Ela, więc to, co jest na moim live'ie, to po prostu to już znika. Na pewno ktoś pomyślał za ciebie i za mnie, nie? Że już na pewno to jest nagrane. Jestem z tego dumny, co powiedziałem dzisiaj. I nie zaprzeczam swoim słowom. Czas się kończy nam niestety. Możemy teraz coś tam jeszcze dalej? To chciałem, bo tutaj cały czas mam takie komentarze właśnie do ciebie, w twoją stronę. Widzowie po prostu proszą, czy nie chciałbyś zadzwonić do Eli lub do Marysi, bardziej do Marysi, bo z Elą nie ma co gadać. Napisać albo zadzwonić i się upewnić, czy wszystko jest w porządku. Nie mogę. Nie mogę przyznać, że zrobię taką czynność. Bo zawsze. Ale to będzie świadczyło dobrze o tobie. Bo na przykład jak ja bym w twoim miejscu, bym napisał do niej SMS albo zadzwonił, słuchaj, nie wiem, powiem ci, jak ja bym zrobił, nie? Jak ja bym na twoim miejscu teraz, zadzwoniłbym do Marysi, powiedział, ty słuchaj Marysia, jesteś w domu, wszystko w porządku, bo tam słyszałem po prostu, że z mamą jakiś problem był, może, nie wiem, może to kłamstwo, może hejterzy tak napisali, ale po prostu dzwonię, bo się martwię, powiedz, wszystko jest w porządku, nie? I tak powinieneś zrobić, moim zdaniem, i widzowie też tak myślą, że powinieneś po prostu zadzwonić i po prostu do Marysi zapytać się tak bezinteresownie, powiedzieć, Marysia, słuchaj, jesteś w domu,
z mamą, bez mamy, wszystko w porządku, dobrze się czujesz i tyle, nie? I to naprawdę, w całym uniwersum, jak tak byś zrobił teraz, to w całym uniwersum byś sobie dużo fanów zyskał, bo ja dostaję naprawdę dużo wiadomości od ludzi, żebym zapytał Marka, czy zadzwoni do Marysi i się upewnił, że wszystko jest dobrze. Więc po prostu moim zdaniem powinieneś zadzwonić do tej Marysi i powiedzieć: słuchaj, cześć Marysia, to jest Marek, sorry, że ci przeszkadzam, jesteś w domu, co z mamą, wszystko jest w porządku, aha, okej, dobra, to na razie. Zastanawiam się nad właśnie wyznaniem, czy popełniłem takie kroki kilka godzin temu. Słuchaj, powiem ci tak. Nie możesz mi teraz sugerować, że to będzie akurat dobre, jeśli przyznam znaczy, się to, słuchaj, to dla ciebie, to, no, ale ty widzisz, ty źle postrzegasz sprawy. To nie, to raz, że to będzie dobre, a dwa, to jest obowiązek. Słuchaj, ja nie mam kontaktu z jej córką. Nigdy nie miałem i mi ten kontakt nie jest potrzebny. Ty jako po prostu osoba bliska rodzinie, kiedy... Nie. Ja dostałem informację, że na przykład Marysia jest z babcią, a Elę zabrali. Dobra. Wcześniej no robiłem pewnego filmu po pijaku w starym roku zeszłego. Ludzie widzieli to, że dzwoniłem sobie do Maryśki i potem byłem z tego powodu naprawdę bardzo gnojony. Pomagany, że teraz się narzucam jakiś pedofil, kurwa, no. I nie popełnię tego błędu. Nie, ale nie, więcej. No co ty gadasz? Ale jaki pedofil? Nie jestem jej ojcem, kurwa. Żadnym, kurwa, ojczymem, ani nikim. Dobra, mogę być tylko kolegą, kurwa, z którym się fajne wakacje sobie spełniła, ale ja nie będę ingerował w ich rodzinę. Naprawdę nie będę żadnych informacji sprzedawał do internetu. Daruj sobie, bo nie nabierzesz mnie, nie jestem aż tak słaby umysłowo i nie chcę wokół siebie kreować takiego bzdurnego wizerunku. Ale nie wiem. Okay. Dobra, nie może... wszedłeś na taki temat. Poczekaj. Nie mamy rozmawiać o Marysi na nasz... Nie, dobrze, ale poczekaj, Marek, poczekaj. Może masz rację, może to ja jestem pierdolnięty, nie? Ale moim zdaniem nikt by, kurwa, nie postrzegał cię jako pedofila ani nic, bo sam powiedziałeś, że z Marysią miałeś dobry kontakt, bo spotkałeś się z jej mamą, więc to jest normalne, że, nie wiem, jak ja bym się spotykał z kobietą, która ma dziecko, no to na pewno też miałbym jakiś kontakt z jej dzieckiem, bo to jest normalne. Jeżeli teraz, jeżeli Elka teraz jest... że się przejmuje tą sprawą. Poczekaj, jeżeli Elka teraz jest w stanie, w jakim jest i podobno jest, kurwa, odcięta od telefonu, bo gdzieś tam ją zabrali, To nie jest jakieś, nie wiem, podejrzane czy złe, że ty zadzwonisz, kurwa, do jej córki, z którą miałeś dobry kontakt, bo się spotkałeś z jej mamą i się zapytasz: słuchaj, siema Marysia, czy wszystko w porządku, czy mama jest w domu, czy nie ma w domu, jak się czujesz? To jakby to nie jest jakieś podejrzane, bo ty mówisz jakiejś pedofilii, kurwa, ty za daleko wybiegasz. To, że ty, ty zadzwonisz... inaczej to interpretować niż ty. No dobra, no nie wiem. Kurwa, nie wiem. Może ty masz rację, może ja mówię źle, nie wiem. Nie wiem, co widzowie sądzą. Jakby dla mnie w tej sytuacji zadzwonienie do Marysi byłoby całkiem normalne. Zapytanie: słuchaj, Marysia, jesteś w domu, wszystko w porządku? Czy mama jest w domu? Jak się czujesz i czy potrzebujesz pomocy, kurwa? I ja osobiście tutaj żadnego podtekstu nie widzę, nie? Bo nie wiem, może ja pierdolę głupoty już, bo już też wypiłem trochę, więc może nie mam racji, nie? Nie wiem, dlaczego chcesz podbudować swoje ego. Czy cieszysz się z tego, że tak było, a nie inaczej? Bo teraz brakuje ci tej głównej informacji potwierdzenia z mojej ręki, bo jestem blisko z tą rodziną. Tego ci brakuje, tej satysfakcji właśnie. Tylko tyle mi się wydaje. Bo tak ludzie mogą pisać cokolwiek, a ty teraz oczekujesz z mojej ręki tej wiadomości, że udało się coś zrobić. Słuchaj, Eli tak, że potraktowały jej służby w ten sposób, a nie inny. No. Ale nie, poczekaj. Kurwa, no szkoda mi, Eli. Ale ty się nie podchodzisz. Czekaj, bo ty się zapędzasz. No. Bo ty mówisz: mojej satysfakcji, że ją służby potraktowały. A czy to ja zrobiłem tak, że ją służby potraktowały, czy to Ela zadzwoniła do mnie? Najpierw do mnie pisała i mnie wyzywała na Discordzie, a później do mnie zadzwoniła z przerażeniem i krzykiem w głosie. Bo jakby, jaka jest moja. Jaki jest mój udział w tym dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji? Gdzie ja, kurwa, ani do niej nie pisałem, już... ani nie dzwoniłem. Dobra, to już mam... Mam już taką pewną teorię, sobie sam coraz sobie przed chwilą wymyśliłem. Żeby
zaszczepić w niej tą świadomość, żeby ona się nigdy nie kontaktowała więcej z żadnymi youtuberami, jeśli ona chce w ten sposób rozmawiać z nimi o jakichś napadach, atakach, morderstwach. Przecież to każdy może ją nagrać, tak jak ja kiedyś, niegdyś to zrobiłem. No i tylko tyle mam do powiedzenia. Też właśnie dla swojego własnego bezpieczeństwa Serek napisała, nie? Wróciłam dopiero do domu. Jak ci pisałam, nie będzie mnie do 23:00. To się dzieje? Znowu mi zabrałeś admina? Co się dzieje? Ja już mam dość ciebie pijanego. Widzę, że znowu mnie wyjebałeś. To ostatni raz. Tak, ostatni raz, kurwo, bo dałaś uprawnienia swojemu kochankowi Cfelowi z Wrocławia, rockerowi. I próbował nam wyjebać serwer, nie? Dobra, musisz się teraz streszać, dojdźmy do jakiejś konkluzji, jakichś wniosków i teraz będziesz musiał mieć jakoś dać mi wolność, bo ja muszę się rozłączyć. No to wnioski są takie, że nie chcesz... Cóż jeszcze mógłbym dodać? Niestety muszę się pożegnać i tak najlepiej, żeby to w dobrych relacjach, nie? I w tym momencie... Kurwa. Ten telefon co chwila mi tutaj wyświetla coś. Jakieś... Dobra, to masz rację, będziemy powoli kończyć to podium. Mi po prostu chodziło o to, mi nie chodziło o satysfakcję, mi chodziło po prostu o to, że ty sam powiedziałeś, że masz z Mercią dobre relacje, a z tego co wiem, Ela nie jest pod telefonem, więc ci zasugerowałem. I tutaj jakieś kurwa piszą mi, że kurwa o 23:00. Jakby Marysia kurwa o 1:00 w nocy brała udział w live'ach Elki i podejrzewam, że po tym co się dzisiaj stało, to i tak nie śpi. Ale jeżeli Marek nie chce sam takiego kroku wykonać, to ja też go nie będę zmuszał. Też musimy to uszanować. Jeżeli się jutro skontaktujesz, tam nie wiem, w ciągu kilku dni, po prostu daj znać, że z Marysią wszystko w porządku. Nie będę, bo tak naprawdę... Wiem, że tak jest. Ja będę szczery, nie? Mnie nie obchodzi, czy jest Elką wszystko w porządku. Dla mnie to jest tak osoba, kurwa, podła, że to, co ją spotyka, to sobie na to sama zapracowała. Mnie interesuje po prostu, czy to dziecko w jakimś stopniu jest zabezpieczone. Podobno jest u babci, więc okej, jeżeli Marek nie chce tego dla nas weryfikować, to nie musi, to nie jest jego obowiązek. Dobra, zauważyłem, co się dzieje na czacie. Ale na twoim serwerze Discorda, że ale ludzie zauważyli, widzę, że używam jakichś nowych słów, kurwa, którzy fajnie, w końcu, właśnie, rozmawiając z inteligentną osobą, będę zachowywał się również na tym poziomie, co osoba ze mną rozmawiająca. Dobra, kontynuuj, psychotrop, ale musimy to teraz naprawdę szybko kończyć. Nie? No, więc jakby będziemy kończyć te podium. Jakby streama jeszcze nie kończymy, po prostu jak Marek sobie po prostu pójdzie spać, ja streama pewnie do 24:00 poprowadzę i omówimy sobie to wszystko. To co? Tobie, Marku, dziękuję za obecność dzisiaj. Poczekaj, bo jeszcze ktoś pisze. Czekaj chwilę. Okej. Jakieś dwie osoby podnoszą rękę. Chcesz pytanie od nich, czy nie? Ma być od skurwysynów, czy od kogo? Nie, jedna z pytań jest Ed, a druga Yuki. Nie znam ani jednej, ani drugiej. Wszystkie Poczekaj. Te osoby miały bana u Eli. To zróbmy tak. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, ale bez wyzywania, pytanie Markowi, to niech teraz podniesie rękę na tym, na Discordzie, bo my już kończymy powoli, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do mnie lub do Marka, to niech podnosi rękę. Co, wpuścimy tą osobę? Jeżeli nie, to będziemy za minutę kończyć po prostu. Dopiero byś mnie widział, jakbym był trzeźwy, bo ja muszę teraz ciągle się leczyć, właśnie, żeby unormować swój stan alkoholu. Dobra, jest Yuki, czekaj. Wpuścimy Yuki. Nie znam. Jak będzie jakieś zjebane pytania czy coś, to wywalę po prostu. Nie wiem, czy mogą być jakieś pytania do mnie, przecież ja jestem... Okej, zaprosiłem, ale już go nie ma. Jak ktoś chce pytanie zadać jakieś...
Milu Janysowi. Janysowi mówię, bo Janys kurwa rękę podnosi. Zaraz Janys też damy, no. Cały czas stoi z tą łapą w górze i chyba mu krew odpłynęła. Dobra, mamy jakiegoś widza. To słuchamy. Halo, halo? Halo, halo, Miatku, halo, halo, Franku? Halo, halo? O, ale Juki, mikrofon. Jesteś. Ale mówisz, mikrofonik. Mówisz. Halo? Halo, halo? No, słuchamy pytania. Do kogo masz pytanie? Miałam ogólnie pytanie i chęć naprowadzenia Marka na jakkolwiek poprawne myślenie, bo on troszeczkę to źle zrozumiał. Chodzi o to, że ty, psychotrop, prosząc go o to, żeby jakkolwiek skontaktował się z Maryśką, żeby dowiedzieć się, co stało, to on sobie wpierdolił, bo wczoraj jak był na głosówce, gadał z dziewczynami, właśnie żeby za bardzo tak jakby się z Marysią nie kontaktował, nie, jak jest pokłócony z Elką, bo Elka może to wykorzystać później przeciwko niemu. No, to jest no. Prawda. Tak właśnie ona może postąpić i to jest jej charakter. W tym sensie teraz psychotrop mówił, żebyś zadzwonił do Maryśki. Ja nie będę dzwonił. A potem nie muszę o tym mówić. To jest moje prawo. Nie o to chodzi, człowieku, Boże. Tak to ciśniesz po tej Elce. No i tak, tak dalej. Bo inaczej się nie da z nią jej traktować. Ale nie da się, kurwa. Chodzi o to, żeby się po prostu dowiedzieć, co tam się stało. Człowieku, ciebie to nie interesuje? Przed chwilą mówiłem, jestem na 99% pewnym, gdzie jest Marysia i jakie zakazy otrzymała, żeby mi nie wyjawiać. Dobra, dołożyłem swoje 5 groszy. I tak. No już teraz w tym momencie mówiąc, to trochę zbyt wiele wyjawiłem, bo ona otrzymała instrukcję, aby nie dzielić się informacjami z ludźmi, chociażby ze mną, bo ona jest specjalistą z dzisiejszego dnia ze mną, dała mi bana i jej córka nie będzie wyjawiać mi żadnych informacji. To jest chyba drogą domysłu, to powinnaś to sama zrozumieć. Nie jestem upoważniony, żeby kontaktować się z jej córką. Masz kontakt z Mrukiem? No. A co on zrobił takiego złego? Ile zdjęć wypuścił? A co się dokładnie stało? Mrukowi ja nie mogę nic napisać i ja nie będę na 100% pewien. Tak. Ale wiem, że wszystko jest pod kontrolą w domu Eli. Tak, tak jak ludzie sugerują, że ta pojechała tam, ta jest z babcią i tak dalej, nie? Ja jestem w stanie w to uwierzyć. Ona psychicznie wysiadła, nie rozumiesz tego? Kto, co, wysiadło? Elka psychicznie. Jej coś się kurwa odjechało. Ale ja nie dawałem jej powodów, ona oszalała sobie od samego rana. Wymyśliła sobie, że przyjedzie do mnie, kurwa. No. A ja miałem taką delirkę i no dobra, niektórzy ludzie mogliby to nazwać kacem. Ja nie chciałem jej odpisywać w dwuznacznie ani jednoznacznie, że nie będę się z nią kurwa więcej kurwa spotykał. Ja spierdolę sobie różne inne moje spotkania z różnymi osobami, bo będą zazdrosne teraz, bo ja tylko z Elą kurwa tylko potrafię się spotykać, a nie z nimi. Skoro chcę z nią skończyć związek, to powinienem tak naprawdę zablokować. No ale tego nie robię w dalszym ciągu, to jest moja kurwa główna wina. No i tak, że chcę mieć nawet 10 pieczeni na jednym ogniu, ale wszystko mi psuje ta Elza, nie? Bo informowałem ją, że w grudniu jestem umówiony z innymi osobami, a nie akurat z nią. No to ona mi zarzuciła, to nie mów mi tego, bo będę teraz zazdrosna, kurwa. A co mnie to obchodzi? To po chuj się ze mną kontaktuje. Nie mam czasu, nie mam urlopu, nawet chorobowego mi nie dadzą na 2 tygodnie. A jakbym zmyślał u lekarza, to wszystko to można zweryfikować. Jaki miałbym podać realny powód lekarzowi, żebym sobie 2 tygodnie chociażby bez tego chorobowego wziął i gdzieś mógł pojechać? Co, bym musiał łapówkę dać? Kurwa, wszystko mnie tak bardzo wkurwia i ja nie potrafię teraz ogarnąć tego umysłowo. Co ja mam robić tak naprawdę, to ja nie wiem. Na pewno nie będę z Elą się spotykał, a ona sobie obiecuje bardzo wiele ode mnie. I to był... Mi się wydaje, że
ty sobie coś wpierdalasz, kurwa, na bani teraz, a tak naprawdę wszystko i wyłącznie tylko siedzi w twoim uzależnieniu. Bo jeżeli ty masz... Dobra, ja tylko dodam, że Serek płacze na DM-ie, kurwisko, że ona nic nie wie, ona nic nie zrobiła, więc chuj ci w dupę, ty kurwo, rozruchana. Dobra. I twoim kotom, już, żeby zdechła. Ona już nie raz spierdoliła komuś serwer. Tak, ale to mnie wkurwia, że te felice z Kocborowa... Miałby odwagę, napisałby tak, tak kurwa śmieciu, chciałem ci rozjebać serwer, tak kurwa, to nie, głupia dziwka będzie pierdoliła, że to nie ona, że jej nie było, a rucha się z rockerem, cfelem z Wrocławia, śmieciem, co jeździ kurwa autem za 20 tysięcy, biedak pierdolony i będzie mi pisać kurwa w DM-ach, o co ci chodzi, ja się obrażam, dlaczego ty mnie atakujesz znowu, chuj ci na kurwę. Z Felico jebana, rozumiesz? Ponawiam właśnie moją intencję, że ja chcę opuścić teraz. I czy jestem wolny? I tylko jedna osoba się już powiedziała. Czy jeszcze coś jeszcze brakuje? Tak, ja przepraszam za ten. Dobra, Yuki, zadałaś pytanie swoje? No tak, zadała. Nawet nie zwróciłem uwagi, kiedy odpowiedziałem. Dobra, czyli okej. Okay. To dziękujemy Yuki za pytanie. Jeżeli ktoś ma pytanie, ostatnie pytania do Marka, to niech podnosi rękę do góry. Ostatnie, zaznaczam, kurwa, bo to jest... No dobra, czytam sobie teraz czacika. Andrzej jest dzisiaj naćpany. No bardzo pięknie ludzie o nim potrafią napisać, tak. O, Uwu, czekaj, czekaj, Uwu chce wejść, Uwu chce wejść. Nie, to ja nie będę z Uwu rozmawiał, a co ona ma teraz do mnie do powiedzenia? Nie, to nie do ciebie może wejść. Ona do mnie będzie chciała gadać, bo ja im wyzywam, tak, ale ja nie jestem potrzebny w tym momencie, właśnie w obecności z nią. A nie chcesz posłuchać, jak mnie wyzywa? To mogę posłuchać jutro może, albo jak się zainteresuje. Nie, dobra, Janysa wpuszczamy, bo Janys chce wejść. Dobra, wpuszczamy. Dobra, dawajcie. Właśnie zaraz zesram, kurwa, zeszczam, kurwa i nie wiem, bo jeszcze co. No to kurwa, nie chcę, ale no pierdolę tą sytuację, kurwa, w której się znalazłem, żeby wszystkim mam uczestniczyć teraz. Dobra, Krecik, fajnie. Dajmy powiedzieć Uwu, no. Dajmy. Poproszę. No mów. No mówisz czy nie? Schakowali jej konto, mówić może, no nie wiem. Dobra, to naraz, Felico. Nie, jak nie gada, to nie wypierdala, no. Ma wyciszenie? Możesz kliknąć na jej profil być może, co tam się teraz stało. Nie ma, no. Już wypierdala. Nie ma wyciszenia, ale nie chcę rozmawiać. Dobra, Marku, wpuszczamy Janysa, czy nie? Ale jak on zacznie pierdolić, to ja prędzej zasnę teraz na fotelu. To jest fakt. Jak Janys zacznie pierdolić, to my wszyscy pójdziemy spać, nie? Bonku, nie masz łapki podniesionej. Musisz podnieść łapkę na Discordzie. Dobra, Marek, wpuszczamy Janysa, czy nie wpuszczamy? No bo nie ma innego gościa, który teraz podniósł rękę do góry. Dobra, niech będzie. Ja idę palić. Mam telefon w łapie, jestem podłączony z wami teraz, także będę wszystko słyszał na bieżąco. Czekajcie, bo jestem Szymanski. Tak, ja wiem, że Serek i Uwu to kurwy, że rzekomo Serek i Słoneczko, czyli Dominika, to jakieś tam siostry czy coś tam. To jest nieważne, to co one pierdolą na Discordzie, to jest nieważne. Będą zweryfikowane poza Discordem, no. Niech sobie siedzą teraz na tym swojej komisji śledczej w 10 osób i się śmieją. Wiem, że oglądacie wy kurwy. Dzięki za ten. Donate'a wyślijcie jeszcze. Uwu. Albo Słoneczko. Cfelico. Donate'a wyślij. A jak bardzo zgłaszają kurwa ten serwer. Takich nie obchodzę w ogóle. Tak się nie boją. To mi tylko sklebia. Uwu, Słoneczko, Felice, Serek, kurwisko rozruchane. Zgłaszajcie. Mamy rozmówcę, czy jeszcze nie? Właśnie, mamy jakąś rozmówcę, czy nie? Jest Janys.
Widzowie, za chwilę, za 5 minut dosłownie kończymy te podium. Po podium. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie mi lub Markowi, normalne pytanie, to ma ostatnią szansę na to. Mówię teraz do osób z Discorda. Podnoście rączki do góry. Klikajcie łapkę w górę tutaj na Discordzie. Ja was wpuszczę. I możecie zadać pytanie mi lub Markowi. Ja też jestem, przepraszam, że jestem bardzo rozkojarzony, ale ja mam masę wiadomości na Discordzie i na telefonie i po prostu nie ogarniam, nie? Co nie można myśl zgubić, o co się przed chwilą zapytało. Dobra, jak nie ma nikogo ciekawszego niż Janys, to wpuszczamy na koniec Janysa, no. Dobrze, dobrze, dobrze. A, dobra, ludzie mi piszą, że ten krecik to nie była UW, więc ja wyjebałem kogoś bezpodstawnie. To krecik, podnieś rękę jeszcze raz. Po prostu źle oceniłem, bo te kurwy się podszywają, no. Ale wyjebałeś też wyra, nie? UW, przed chwilą tak jakiś czas temu mówiłeś. Znaczy nie, właśnie tak, bo UW miała bana u mnie na serwerze, więc ja też odjebałem trochę, no. Tak, kojarzę ją z tego konta, że nazywa się Krecik. To być może ona jest. Dobra, to wpuszczamy Krecika, prawdziwego Krecika, okej. Okay. Dobra, siema, sorry, że cię wcześniej wrzuciłem. Po prostu te kurwisko szpetne UW gówniara 20-letnia się podszywa pod ciebie. I nie sprawdziłem tego. Jak masz coś ciekawego, jakieś pytania czy coś, to słuchamy. Halo, Krecik, halo. No Krecik nie gada nic, nie? Czyli widzisz, dobra. Mamy kogoś innego jeszcze. Nie znam tej osoby w ogóle. Zobaczymy. Zaakceptowałem zaproszenie, ale ta osoba chyba jednak... O! No halo, jesteś na tym, na podium, możesz mówić. Halo. No, mówisz coś, czy cię mam wypierdalać, no? Dobra, czyli po prostu... Ktoś się zgłasza i nie mówi. To może być usterka związana właśnie, że ktoś ma jeszcze jakąś władzę nad tym serwerem, czy nie? Nie, tutaj już nie. Wpuszczamy Janysa. Dawaj, siema gruby, jesteś na łączach. Siema, słychać mnie? Tak, słychać, no. Pytanie do psychotropa. Psychotrop, no. Jeżeli... Bo my mieliśmy spinę między sobą tam niby jakąś, się mieliśmy spotkać. Czyli jeżeli... I po prostu chciałbym ich dojebać. I chciałbym, żebyśmy sobie mogli wzajemnie pomóc, bo chcę dojebać dokładnie te same osoby, co ty. I co ty o tym myślisz, no? Dobra, to powiem tak. Moim zdaniem, moja spina z felicami, z cyckami, z zakompleksionymi, niedoruchanymi, albo inaczej, doruchanymi, bo to są typiary w wieku od 20 do 34 lat, na przykład Serek, tak jak jest po 30, ale UW ledwo 20 skończyła, Słoneczko ma 25. Są takie cfelice, mfetroniary, które po prostu puszczają się za towar. To ja nie potrzebuję sojuszników w tej spinie i no. Ja mógłbym zrobić tak, że mogę rozjebać te kurwy, i mogę rozjebać ciebie, ale jeżeli ty na przykład miałbyś jakieś przydatne informacje, które przybliżą mnie szybciej do namierzenia tych dziwek,
to jakbyś pomógł mi tak znacząco, to spoko, to możemy po prostu sojusz taki zawrzeć, żeby rozwój. Którąś z tych kurew rozjebać, no. Bo ja jestem za, chciałbym dojebać te kurwy tak samo jak ty i ja jestem zadziwiający, bo ty jesteś krótko na Discordzie, a masz bardzo dużo informacji, nawet niektóre informacje miałeś więcej niż ja. To dlatego, że Słoneczko, podawałem się Słoneczko, wysłałem mi swoje zdjęcia, Serek, kurwisko, też mi coś tam o sobie mówiła, a to jest nieważne. Bo to nie jest ważne, czy my dojebiemy Słoneczko, Uwu. Akurat Uwu była ostrożna. Ale to jest tak, że ich tak dużo ludzi nienawidzi, że ja po prostu prędzej czy później zbiorę na tyle informacji, no. Że któraś z tych kurów wpadnie. Mnie najbardziej boli to, już chuj w to, że mi chciały rozjebać serwer, nie? Że mi wyjebały pół serwera, ale to, że te kurwy teraz siedzą i płaczą mi na DM-ie, o co ci chodzi, ja nic nie zrobiłam, ja nic nie zrobiłem, to nie moja wina, twoja Uwu kurwo wina, mi to samo twoja pisali. Słoneczko cweli co jebana, mi to kurwa, samo pisali, tak, to samo. Marek róbcie podium o mnie, róbcie, ej, to mi schlebia, róbcie podium, napiszcie, że siedziałem, że mam 7 wyroków, że ruchałem dupy na szłapie, że kręciłem pornole, kurwa, że fałszowałem dokumenty, zróbcie podium, niech Słoneczna Pasieka to nagra i mi wyśle, ja chętnie posłucham, mało tego, wy dziwki, zaproście mnie na to podium, wy kurwy śmiecie, ej, nie chodź na to podium, niech oni przychodzą tutaj. Rób psychotrop podium u siebie. Ja w tym podium mogę ci nawet pomagać, bo ja się na tym znam. Załatwimy kilka jeszcze kontrowersyjnych osób i będziesz robił podium u siebie i będziesz miał po 300 osób, powiedzmy, u siebie na podium i ich Kocbrowo padnie po prostu, no. Znaczy, słuchaj, mi nie zależy na tym, żeby Kocbrowo padło, bo to jest Discord, to jest tylko internet, jakby... Mi nie chodzi nawet o to, że kurwa, tak jak mówię, to, że mi tam jakiś serwer usunęli, czy próbowali usunąć, jakby to jest serwer, to jest tylko Discord, whatever shit. Ale takie kurestwo właśnie, nie? Że ta dziwka, no. że ta dziwka kłamie mi, mnie nie było do 23, a ty kurwo, Serek, Cfelico, kto kurwa dał rockerowi uprawnienia, któremu lachę robiłaś? No ty, bo oprócz mnie, tylko ty mogłeś to zrobić. I zszedłem w dziennik zdarzeń, w dziennik aktywności i kurwa wszystko widzę. A ty kurwo nawet nie masz odwagi na tyle, żeby mi napisać tak, psychotrop, ty kurwo śmieciu, tak, nie wiem, oszukaliśmy cię, chcieliśmy ci wjebać chuja w dupę. Nawet na tyle odwagi kurwy nie macie. I o to chodzi. Nie jakiś tam serwer kurwa na Discordzie. Bo jakieś zasady. O jakie zaufanie, mogą, kurwa. Oni mogą ponieść konsekwencje takie ja poniosłem w życiu prywatnym, bo poniosłem za swoje tam wypowiedzi w internecie, bo mi wjechali na pracę i tak dalej. Tak samo można wystalkować tego rockera i tak dalej. I tak ale samo stary, można... ja mam od półtora godziny i nie będę tutaj mówił od kogo. Nie będę tych osób wypierdalał. Ale to nie robię. Ale jak się tylko ludzie dowiedzieli, że mam spinę z Kocborowem, zaczęli mi tyle materiałów na te kurwy wysyłać, że to jest po prostu kwestia czasu. Ej, nie? Ludzie, wysyłajcie, czasu. Jeżeli kurwa, jeżeli macie spinę z tymi debilami, wysyłajcie na priwa wszelkie informacje. Także no, są to ludzie niebezpieczni. Donate daj, Tart powiedział. Ej, a nawet kompany ci wysłał 200 donate'a, nie? Tak, tak. A wiesz nie, o tym, bo właśnie że to... adminęli? To jest ten, co tu nie, był. To jest Maciek, ja wiem. No, wysłał tak, tak. Dzięki Maciek za 200. To właśnie mi chodzi o to właśnie, nie? Że, nie wiem, Janys ma pracę, tam, nie wiem, mamę, tatę, nie wiem, obojętnie. No nie takiego mam, Janysa, ale pracuję. Ale patrz, takiego Janysa to mogą straszyć. Ale ja nie mam ani rodziny, ani pracy. Mówiłem to już. Ale ja też nie. Jakby, więc co wy kurwie możecie mi zrobić? Nic. A właśnie przedłużyłem mój żywot, bo ja mówiłem, że ja zrobię magika do końca roku. Nie. Nie zrobię magika, dopóki Dominika, Cfelisko Słoneczko, nie wiem, Uwu, Serek, Rocker, ktokolwiek z nich, nie opierdoli mi lachy.
Słoneczko jest spod Poznania. Jeszcze nie wiem skąd dokładnie, ale jest spod Poznania. Znaczy, ja mam, nie wiem, mi kiedyś na przykład zbanowali konto na Instagramie. Mam ziomala, który pracuje w supporcie polskim Instagrama, ale generalnie bardzo ogarnia takie rzeczy. Więc nawet mu mogę zapłacić tam, nie wiem, kurwa. Pewnie bym nie musiał. Nieważne. Nieważne to jest jak. Czy to będzie za tydzień, za miesiąc, za trzy miesiące? Nieważne. Ja jestem mściwą kurwą. Słuchaj, ja jestem mściwą kurwą. Jak ktoś mi zajdzie za skórę, to ja będę, kurwa, pół roku, rok, półtora roku podszywał się, śledził, stalkował, ale tą kurwę jedną znajdę. Ale bo to obiecałem sobie, i obiecałem to widzom, nie? I tą jedną kurwę znajdę. I zobaczymy, czy jak, nie wiem, bo oni teraz mi zgłaszają serwer i streama zagrożenie, nie? Wy kurwy. Rocker, ej, ale kurwy konfidenty. Zobaczymy, czy jak będę się spuszczał w dupę Słoneczka, to czy uwu będzie taka kurwa szczęśliwa na przykład. Ja tą dupę będę trzymał. Ty słuchaj, a Rocker, on jest w gorszej sytuacji, bo pokazywał tam rejestracje samochodowe, są screeny jego rejestracji. Znaczy ja dostałem screeny jego auta i rejestracji, ale ja mówię, ja nie jestem, słuchaj, ja też nie będę tak działał. Ja sobie dam czas. To nie musi być kurwa za tydzień albo jutro. No ja to tak samo. Być za miesiąc, to może być za dwa miesiące. Spokojnie. To spokojnie. Spokojnie. Bo jeżeli będziesz chciał to załatwić z Rockerem, jakby ci to powiedzieć, asysty w jechaniu do jakiegoś tego frajera, no to ja pojadę z tobą, nie? Tam termin wystarczy umówić czy coś i ja jestem w stanie pomóc taką gnidę internetową dojebać, nie? Znaczy, powiem tak ci, mordo, no. Powiem tak szczerze. W tym momencie sami się rozpierdalamy na siebie, bo gadamy totalne bzdury i te kurwy mogły to by podać na policję. Tylko no mówię, no mi jak lotniczy nie zależy, nie? I oni teraz mogą siedzieć kurwy na swoim kocborowie, się śmiać ze mnie i w ogóle. Ale jak mnie bardzo mocno zdoksują, to prześledzą moje wyroki. Znajdą filmiki, kurwa, które ja albo moi koledzy wrzucali kiedyś do sieci. To było głupie w chuj, ale jednak wrzucali. Właśnie ze spotkań z takimi kurwami, nie? Takimi UW, słoneczkami, po prostu był złoty prysznic, pissing, kurwa. Więc wiem, że mnie oglądasz. UW, dziwko, słoneczko, ty kurwo, Serek, Selico, Rocker, śmieciu. Wiem, że mnie oglądacie, wiem. I to jest najlepsze, nie? Że jakbym ich nie obchodził, jakby się nie bały, to by teraz tego nie oglądały. Miał wyjebane, powiedział, kurwa, psychotrop, lamus, pierdoli, wyjebane mamy w niego. Ale siedzą i oglądają, kurwa, nie? Będzie mali, że... kurwa. Ja tak samo się puchnie boję, kurwa. Będę kawał świni, kurwa. Ja będę ważył 130 kg, jak przyjadę do Polski. Samych, kurwa, mięśni. Będę łamał karki, kurwa. Dobra, czekaj, bo właśnie, właśnie mam wiadomość, kurwa, że jak wyślę komuś blachy Rockera, to załatwi mi jego dane. No sprawdzimy. Znaczy, blachę zawsze mógł zmienić, ale kocborowo, ej, a napiszcie, ej, na YouTubie was nie zbanowałem, UW, słoneczko. Napiszcie na YouTubie. Czemu tutaj się nie odzywacie, kurwy? Na YouTubie niech napiszą mi chuj, nie? Tak, przecież wiem, że mi oglądacie. Tutaj. A wiesz skąd wiem, że mi oglądacie? Bo nawet w swojej hermetycznej patce w cpele macie kretów, kurwa. I to co najmniej dwóch. Co najmniej dwóch. I wszystko wiem, co mówicie i piszecie, wy kurwy. Walę teścia trena do dupy, kurwa, przyjadę do Polski, będę was, kurwa, rozliczał. Rockery. Będę was trzymał za dupę, jak ktoś inny będzie was dymał. Ej, ale, Rockery, ale to jest piękne, nie? Piękny jest psychotrop, że się spotkaliśmy mimo na początku złych relacji. To cieszę się, że znaleźliśmy wspólnych wrogów i cieszę się, że jest druga taka osoba, która ma też takie jaja jak ja. No co nie mówię, no bo ja nie mam nic do stracenia. Jakby... Ja też nie. Ej, powiem tak, wszystkie osoby, które są poszkodowane przez kod zborowo, piszcie do mnie na Discord albo na Instagram. Discord to chyba macie link, Instagram jest psychotrop.666. Wszystkie osoby,
poniżane, upokarzane przez UW, słoneczko, rockera, paluszka, serka, zwykłe kurwy zakompleksione. Ja wam w ogóle wstawię jutro rozmowy z serkiem, gdzie będzie ewidentnie widać, że typiara ma problem ze sobą, bo żadnej krytyki nie przyjmuje. A i wiem, że też będziecie kocborowo na moim serwerze. No. Kurwa, skurwysyny pierdolone. Dobra, trochę no, się to przedłuża, ale ja już bym się chciał wycofywać. No. Czekajcie, pożegnamy Marka, poczekajcie. To by było ważne właśnie w tym momencie, no tak żeby dobra, postąpić wobec siebie, nie? Tak, zostanę jeszcze z Janysem. Dziękuję Markowi, że został do końca, nawet dłużej niż musiał. Marku, mam nadzieję, że zrobimy jeszcze nie jedno podium. Że po prostu będziemy tą uwagę widzów zagarniać. I pierwsze podium, na którym Marek został dobrze potraktowany. Tak. Nie, zgadzam się. Były jeszcze inne na przestrzeni tego tygodnia. No dobra, ale na moim, to jest jakby, to jest pierwsze podium na moim serwerze, więc ja do końca się tak nie ogarniam też. To jest pierwsze podium, ale myślę, że nie masz żalu. Nie mam. Bardzo dziękuję, że mogę uczestniczyć naprawdę w poważnej rozmowie i nie zbłaźniłem dobra, się tak słuchaj, bardzo, jak Marku. Myślałem, że być może tak się stanie, nie? Bo ludzie mieli o mnie... Marku, słuchaj, dziękujemy Ci za obecność dzisiaj. Może zrobimy pewnie jeszcze nie jedno podium u nas na serwerze tutaj. Dzięki za obecność dzisiaj. Idź spać, bo jutro musisz do pracy wstać i po prostu... zgadamy się na następne podium, nie wiem, pojutrze albo na weekend. Będziemy w kontakcie po prostu. Tak, ale w granicach rozpoczęcia godziny 20 Okej. Może być następne podium u nas na serwerze może być o 20. Także dziękujemy Markowi za dzisiejszą obecność, że wytrzymał, że nie uciekł, podjął tą rozmowę. Także Marek, na ten moment. Idź spać i się zgadamy na pojutrze, na przykład na następne podium. Czwartek, piątek, następne podium. Brawa, z miłą chęcią. Tak, to możemy rozmawiać. To wtedy czuję się jakiś bardzo uwolniony, no tak, że nie mam żadnych oporów. Ja uważam, że też na tym podium się też dobrze pokazałeś, także dzięki Marek i do następnego. Tak, zgadzam się i dobranoc wszystkim życzyłbym. Dobranoc. Dobra, zostałem kurwa z Janysem. Najgorzej? Nie najgorzej, no bo słuchaj, kłóciliśmy się, mieliśmy spinę, mieliśmy się napierdalać, a wyszło na to, że kurwa mamy wspólnych wrogów, a nic tak nie łączy kurwa jak wspólny wróg, nie? Także no dokładnie. Także myślę, że na priv powinniśmy pogadać. Są jeszcze 4 osoby, które te osoby, te same co ty, chcą dojebać, nie? To sobie z nimi porozmawiamy. Tylko wiesz, mordo, problem Kocborowa jest taki, że oni nigdy nie mieli do czynienia z kimś takim jak ja, w sensie z kimś, komu naprawdę nie zależy na niczym, kurwa, w sensie, ale myślę, że ja mogę pójść siedzieć za taką... Mogę kurwa zgwałcić taką kurwę, słoneczką, płaską deskę i trudno. Wyjebane na to. No ja ci będę kurwa spódniczkę podwijał. Jak będzie trzeba, no. Słuchaj, już nie jest kwestia przemocy. Sam fakt, jeżeli, bo ogólnie ja ci powiem fakt Kocborowa, nie? Bo ja siedzę w tym już dłużej niż ty. Ale ty bardzo szybko się obkumałeś w tym temacie. Bo ogólnie to są ludzie bezrobotni, nie? Ci, co siedzą na tym Kocbo. To są albo nieroby, albo bananowcy, nie? Tacy, którzy nie muszą robić. I na przykład ludzie szkodzili, bo ja na przykład pracowałem i pisali mi ludzie do mojej pracy, nie? I ja traciłem pracę przez to, nie? A im jest ciężko zaszkodzić, no bo oni kurwa nie pracują.
bo albo ich rodzice utrzymują, albo nie wiem, są na utrzymaniu chłopaka, czy jakichś rodziców i tak dalej. Dlatego nie wiem, w jaki sposób chciałbyś im zaszkodzić. To jest do dogadania na priv. Czy to jest... Poczekaj, bo tutaj no. Widzowie też piszą, jeżeli ktoś ma jakieś pytania do Janesa, to niech też podniesie rękę na podium. I tak jak było z Markiem, też pytania do Janesa też będę dopuszczał. Normalne pytania, więc jak ktoś ma pytanie do Janesa, to śmiało. No jest już, tych osób już jest mało, bo jest późno, nie? Ale myślę, że nikt ręki nie podniesie. Ale no, tak jak powiedziałem wcześniej, nie? Zależy, w jaki sposób ty chcesz zaszkodzić tym ludziom, którzy po prostu szkodzili mi, czy tam Markowi, czy innym osobom w taki sposób, że przez sam hejt, nękanie internetowe, wysyłanie listów anonimowych, czy tam donosów do sądów. Wystarczy, że po prostu, nie wiem, dostanie... Czekaj, will donate. Nie, po prostu wiem, że siedzą kurwy na Kozborowie i knują przeciwko mnie teraz. Wystarczy ich dane, ale ja wiem, że oni są strasznie pewni siebie. I ja wiem, bo że są w grupie, oni... bo oni myślą, bo Serek kurwa zgrywa hakera, oni myślą, że są nie do namierzenia. Ale spokojnie. Oni myślą, że oni cię rozjebią. Mi się tak wydaje. Tak, ja wiem, tak. Ja oni, siedzą teraz, siedzą teraz razem i gadają. Ej, rozjebiem tylko psychotropa, ej, napiszemy gdzieś tam, ty zróbmy takie fake newsa, puśćmy, kurwa, że psychotrop coś tam. I Janesa, ale ty jesteś osobą nie do zniszczenia, no bo ty tak naprawdę w internecie, z tego co słyszałem, nie wiem, nie widziałem, nie robiłem researchu, pokazałeś już wszystko, że jesteś zdolny do wszystkiego. Ja tak znaczy, samo... Powiem tak, słoneczko, paluszek, rocker, Serek, UW. Knujcie, naprawdę knujcie, wy kurwy. Ja wam obiecuję, nie? Mnie też już nic nie rusza. Że każdy krok w moją stronę będzie was gwałcił. Analnie. Werbalnie, mentalnie, psychicznie. Jakkolwiek. Ej, ale piszcie na czacie, UW, słoneczko, Serek. Wiem, że oglądacie, wy kurwy. Wy cwele. I myślę tyle, o ile mi... Ale najlepsze jest to, że siedzą z rockerem i knują. Z tym cwelem, któremu Serek dał uprawnienia i mi wypierdalał kurwa kanały. Więc sami się przyznałyście, wy dziwki. Piszcie na YouTubie. Na YouTubie nie macie bana. Piszcie normalnie. Damskiej jakie macie części, plany, wy kurwy? Damskiej części... Poczekaj. Chcesz mój adres, Serek? Dziwko rozruchana? UW, cweli, co chcesz, to napisz do mnie. Ja ci podam mój aktualny adres. Nie wiem, wzywaj mi policję, prostytutki, kurwa, nie wiem. Ja chcę rockera i chcę słoneczko. One naprawdę myślą, te pizdy naprawdę myślą, że kurwa mogą mi zaszkodzić. One naprawdę w to wierzą. I są jeszcze cztery osoby, które naprawdę chcą też zaszkodzić im i szukają. Dlatego mówię, napisz do mnie, Serek, ty kurwo, słoneczko, UW, paluszek, ty cwelu, z rockerem, dam wam adres, numer telefonu, PESEL. No ja i tak nie widnieję w żadnych... urzędach. Mogę PESEL, pożyczki nie weźmiecie, mogę wam PESEL dać. Proszę cię, jakiś gościu rękę podniósł. Dodaj go. Dobra, już sprawdzam. Jakiś bongos. Tam paluszek, to on jest taki kurwa śmieszek, mi się wydaje, że on nie jest zbyt szkodliwy i on nie brał udziału. On teraz knuje, jest tak, Serek, paluszek, nie, UW, ale ja wiem, stary, ja wiem, bo oni mają przynajmniej dwóch kretów, kurwa. Rozumiesz? Dobra, a nie, to jest bongos, on kurwa nic nie ma do powiedzenia, dobra, dam go na chwilę, no. No ale on nie ma, on zjedzie się. Dobra, ja idę się odlać, a wy gadajcie. No dobra, cześć bongos. Znaczy nie ma. Ale nie ma go. Nie ma. Dobra, jak ktoś chce się włączyć do dyskusji, to niech podnosi rękę. O, podniósł znowu, dobra. Podniósł znowu, dałeś mu zieloną, nie wszedł. No. Tak, dobra, ja idę się odlać. O,
Halo, słuchasz mnie? No siema. Generalnie chciałem tak dopowiedzieć na koniec, bo zaraz idę spać, bo idę do pracy. Współczuję tym ludziom z tego powodu, że jakby najgorszy przeciwnik to jest taki, który nie ma nic do stracenia, który będzie po prostu brnął w to, co do tego celu, co chce. To, co będzie chciał osiągnąć, to on to osiągnie, mimo szkód czy jakichś strat. To jest krytyka. Więc współczuję tym ludziom. W celu psychotropa i współczujesz ludziom z Kozborowa, czy co? No tak. Czyli uważasz tym ludziom Kozborowa za osobę nieobliczalną, która zrobi wszystko? I współczujesz ludziom z Kozborowa, którzy nie zdają sobie sprawy konsekwencji swoich działań? No mów. No nic, no podsumowałem to, co mówiłeś. No. Znaczy psychotrop powiedział sam, że on nie ma nic do stracenia, tak? Tak. No właśnie. Dobrze. A jakie masz... Jeśli osoba nie ma nic do stracenia, to ona by nie brnęła do celu. To jest chodzi... najbardziej niebezpieczny człowiek wtedy. Osoba, właśnie która nie ma nic chodzi. Do stracenia, jest najbardziej niebezpieczna. A... O to mi chodzi, dlatego a co myślisz czuję, nie, no tyle chciałem powiedzieć. Co myślisz o mnie ogólnie? Znaczy, czekaj, powtórz jeszcze raz, bo kurwa co przerwało. O psychotropie myślisz i co myślisz o mnie i o tej sytuacji zaszłej z Kozborowem, o tym konflikcie naszym? Znaczy, ja psychotropowi, jeśli będzie chciał, to ja mu pomogę oczywiście odbudować serwer. Nie ma problemu, ja tam mogę pomóc. Coś, no Kozborów, no to kurwie jebane, no to sam bym tak zrobił jak psychotrop. Na jego miejscu bym się tak samo postawił. Brawo. Na twoim miejscu, jeśli ci zostawili, no to tak samo bym się postawił. No, no, dobra, no ja powiem tak, kurwa. No bo serio, bo te kurwy z Kozborowa mają taką taktykę, bo Serek jest za granicą i kurwa używa VPN-ów. Jest jakimś tam kurwa informatykiem czy innym cfelem. Kurwa Dominika, czyli Słoneczko, tam się kurwa ukrywa, troluje, ale to nie jest tak, że są kurwa anonimowe, bo do mnie piszą ludzie kurwa, na przykład którzy mieli z nimi kontakt pół roku temu. Ludzie, którzy kurwa po prostu nawet udają ich znajomych, a wypierdalają mi rzeczy o nich. I to będzie kwestia czasu po prostu, niż jak oni się wiebią. Bo słuchaj, jak już są Discorda czy tam YouTube'a, mnie to nie obchodzi. Serio. I Serek też wydawało mi się, że był moim znajomym, ale chciałeś ostatnio, pamiętasz jak psychotrop, nie wiem czy to był twój pomysł, chcieliście ze mną zrobić głosówkę. I to był twój pomysł, czy to był pomysł Serka? Nie, to był mój pomysł, bo ty mnie wkurwiałeś tam, coś tam uciekałeś, ja powiedziałem dobra, pójdź do Janysa. Robiłem podium i go rozkurwiam. To był mój pomysł. A ilu było wtedy adminów? Kto miał wtedy admina? Był tylko jeden admin, czy był więcej? Ale u mnie na serwerze? No wtedy. Akurat znaczy wtedy. Nie, u mnie na serwerze zawsze było dwóch adminów i to byłem ja i Serek. Więcej nie było. Aha, więcej nie było, czyli mnie nie okłamała. To tylko tyle chciałem się spytać. Bo myślałem, no. bo myślałem, że mnie chcieli się zlinczować wtedy, nie? Po prostu. Nie. Dziękuję, mamy już więcej ludzi na serwerze po ataku niż przed atakiem. Mhm. Mamy, przed atakiem mieliśmy 850, teraz mamy ponad 1000, także dziękuję bardzo. Ej, ale wiesz co? Powiem wam tak, miałem zrobić tego magika do końca roku, ale przez te kurwy jestem tak odpalony, że sobie stawiam jako sprawę honoru, że któraś z tych kurew wpadnie w moje ręce najpierw, a później zrobię dopiero magika, nie? No to ja ci w tym pomogę, no. A jak będziesz chciał magika zrobić, to... Jak będziesz chciał magika zrobić, to... Wystarczy, że o to się przeda, nie? To też ci pomogę. Czekaj, w ogóle ja dziękuję moim widzom, bo ja nawet nie widziałem tego. Ja mam kurwa 719 zł w donatach dzisiaj uzbierane. Także kurwa, dziękuję w ogóle wszystkim za donaty.
za 719 zł. I przypominam, każda osoba, która chce dojebać Kozborowo, została skrzywdzona. Na moim serwerze ma ochronkę od teraz i wszelkie informacje przyjmuję, ale oprócz tego sam będę działał ze swoimi znajomymi, bo te kurwy myślą sobie, nie wiem. Dobra, Że ja te wyroki miałem, kurwa, za kradzież rzodkiewki w warzywniaku. I siedzą się, patrz, teraz strzelam, jest tak, jest Serek, UW, Słoneczko, Paluszek i Rocker. Siedzą w piątkę i się śmieją. Co on może zrobić, kurwa, nic tam nie zrobił. To wy, kurwy, zobaczycie, co ja wam zrobię, nie? Ja widzę, że ty trochę tak nie znasz się jeszcze na Discordzie, nie? Kurwa, jak chcesz, tak daję propozycję, możesz mi dać jakiegoś pomocnika, ci mogę pomóc w tym i później możesz mi go zabrać, po prostu pomogę ci i pokażę ci, o co w tym wszystkim chodzi i tak dalej, bo jak wiadomo, ja będę później Eli administratorem z powrotem, no ale pomocnika możesz mi dać, jak chcesz jakiegoś, a ja ludzi z Kozborowa znam, także wyczuję każdego na kilometr. Czekaj, bo jeszcze ten, jeszcze jest, kurwa, jeszcze spiskują, oprócz tych pięciu, co wymieniłem, to jeszcze jest Kolesław i Renka i Piku. No Piku to, informatyk. Pikachu, ty jako informatyk, ciebie się obawiam najbardziej, zhakujesz mi komputer, usuniesz YouTube'a i usuniesz mi po prostu Discorda, ale ja wtedy i tak jeszcze nie zrobię magika. I tak cię, kurwo, znajdę. Ciebie albo twoje koleżanki. Wyjebić, bo oni są strasznie lojalni do tych ludzi, którzy są na mnie przychylni. Bo ja ich znam, bo obcowają z tymi ludźmi. Ale jak one, kurwy, patrz, ej, wiecie, co mnie cieszy najbardziej? Że one są tak zesrane, że siedzą teraz, kurwa, w parę osób i knują, oglądają mnie, pozdrawiam was. Wydziwki. Nie, oni bekę sobie. Teraz tak, one teraz udają, że mają bekę, więc pozdrawiam was, wydziwki. Fajnie, że mnie oglądacie, śledzicie z moimi fanami. Pozdrawiam was. Udawajcie przed samymi sobą, nie, że was to nie obchodzi, nie rusza. A jakby was to nie ruszało, to byście nie spierdolili na kanał inny. I byście, kurwy, nie spiskowali wobec mnie i tego nie oglądali. No. Także, kurwa, pójdę siedzieć najwyżej za jakąś kurwę z Kocborowa. Nie pójdziesz. Ale będzie warto, będzie warto. Ja widzę, twój serwer nie ucierpiał, bo za dużo kanałów nie poleciało. Nie wiem, co zostało zniszczone, czy jakiś bot tu został wpuszczony. Serwer stoi. To czy było raczej nie. Nie wiem. Psychotrop, daj mi, kurwa, pomocnika, jak ty... Poczekaj, Serek uciekł z serwera teraz, nie? Ty, kurwo. No to niech spierdala. Świetna. I tak mnie oglądasz na YouTubie, ty, kurwo. Albo z multika. Ale oglądają, dobra, niech nie oglądają. Tak, oglądają. Ja wiem, że oglądają. Ej, ale wiesz co? Psychotrop, zrobimy im na złość. Będziemy robili transmisję, ty byś robił live'y, byś zarabiał pieniądze. Będziemy robili transmisję z jakichś tam dramek czy coś. Ja ci będę nawijał jakieś dramki discordowe. Będę ci pomagał i ty sobie będziesz zarabiał na przykład z tego. No. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że te kurwy zakompleksione wedroniary, co biorą na każdej imprezie z dupy do buzi, chciały mi zaszkodzić, a tak naprawdę Tyle ludzi do mnie teraz napierdala na Instagramie i na Discordzie i przybyło mi, kurwa, przez ich dramę chyba ponad 200 osób na Discorda, że ja wam dziękuję, wy kurwy, naprawdę. I zróbcie jeszcze u mnie podium i zaproście mnie. Ja przyjdę na to podium. No to dobrze, to psychotrop. Przyjdźcie, zaproście mnie na to podium na Kocborowie, ja przyjdę na to podium i w ogóle dziękuję, że tylu ludzi, kurwa, który was nienawidzi, weszło na mój serwer. Bardzo nie, wam dziękuję, wydziwki. Psychotrop, nie zgadzaj się na wejście na czyjeś podium, bo tam cię ośmieszą, zrobią z siebie debila. Ale nie, poprowadzą... ośmieszą mnie, bo słuchaj, nie, te kurwy tak, ruchałeś na szłapie, biłeś się z rzekiem szczeną, siedziałeś w więzieniu, kurwa,
Ja wiem, kupy, ale jest ludzie, grupy, kurwa, ludzie na koc zborowo. I coś tam, ale zborowo, co, on właśnie nie. Zbory. Te kurwy nic nie mogą. Koc zborowo. Zapraszam. Inaczej, podium. Zaproście mnie na podium o mnie, bo wiem, że będzie, wy kurwy. Zaproście mnie na podium. Ja poinformuję swoich widzów. I w ogóle dziękuję wam, że dzisiaj dzięki wam przybyło mi ponad 200 użytkowników na Discordzie. Dziękuję wam. Rób podium u siebie, no. Według mnie rób podium u siebie i nie zgadzę się na chodzenie po innych serwerach, bo wiadomo, że... Ja się nie boję, mordę się nie boję. Bo cię zjebię, te kurwy są tylko teraz cwane, jak siedzą sobie w parę osób na głosówce. Ale taka Słoneczko, czy UW, czy Rocker Cwelisko, którego mam blachy i zdjęcie samochodu, pójdzie spać i się zastanowi, nie? Czy ten kurwa psychotrop, jebany śmieć, co kurwa ciął ludzi maczetami i nożami, a może on serio przyjedzie, a może nie przyjedzie? Nie wiem, niech się śmieją, niech się kurwy śmieją. Oby przyjechał. Niech się kurwy śmieją, nie? Niech się kurwy śmieją i dotknij ich, kara Boża. Tak jakby to Rafatus powiedział, a tak naprawdę to będzie moja ręka. Także skurwysyny, uważajcie na mnie, uważajcie na psychotropa, bo on jest pojebem, ja jestem pojebem. Ja siedziałem dwa razy, ja nie mam nic do stracenia, on nie ma nic do stracenia. Także kurwa, szykujcie się, skurwysyny, rozpierdolimy was wszystkich.